Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym ostatnim z webinarów dotyczących mokradeł na terenach rolniczych i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami rolniczymi. Dzisiaj mamy przyjemność gościć Bognę Błaszkowską z OTOP, Aleksandrę Pępkowską-Król z OTOP oraz Marcina Wójcika, rolnika ekologicznego. I zanim przejdę do kwestii związanych z techniką i ze szczegółami odnośnie naszego spotkania dzisiejszego, chciałabym poprosić Olę o kilka słów o naszym projekcie w ramach wstępu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Pępkowska-Król i reprezentuję Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest organizatorem dzisiejszego webinaru. Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się w Polsce ochroną przyrody, jedną z takich największych organizacji tego typu w Polsce. Działamy od ponad 30 lat i zajmujemy się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. I tutaj prowadzimy bardzo różnoraką działalność, w tym monitoring, czynną ochronę przyrody, a także kształtowanie polityk mających wpływ na środowisko oraz edukację. I dzisiejszy webinar jest, jakby pokazuje między innymi to, że zajmujemy się czynną ochroną przyrody, pokaże między innymi to, że zajmujemy się czynnie ochroną przyrody. Olu, jakbyś mogła włączyć, proszę, prezentację w tryb pokazu slajdów, dzięki. Przepraszam, tak, to jest dobry pomysł. Ale także pokażemy, jak wpływamy na polityki mające wpływ na środowisko. I tutaj też może ważna rzecz, jesteśmy polskim partnerem Federacji BirdLife International, to jest międzynarodowa federacja, która zrzesza organizacje zajmujące się ochroną ptaków z całego świata. Wspiera nas, zrzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy, a nasze motto to chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej. I dzisiejsze spotkanie organizujemy w ramach projektu Bagienne Strefy Buforowe i Ochrona Wód Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Celem tego projektu jest propagowanie wiedzy o znaczeniu bagiennych stref buforowych i innych metod służących redukcji ilości zanieczyszczeń, takich właśnie, które spływają z obszarów rolniczych do wód. I tą wiedzę próbujemy propagować wśród rolników, doradców rolnych, a także instytucji zajmujących się gospodarką rolną w Polsce. Projekt jest realizowany przez OTOP i BirdLife Europe and Central Asia i finansuje go Fundacja Flotilla. To jest jakby ostatnie edukacyjne wydarzenie w ramach tego projektu i tak naprawdę projekt się w tym miesiącu już kończy. Z mojej strony na razie to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz chciałabym, znaczy przypominam Państwu, jeżeli jeszcze nie są Państwo zaznajomieni z naszą formułą, to przez cały czas trwania webinaru mogą Państwo zadawać pytania za pomocą funkcji pytania i odpowiedzi i albo odpowiemy na nie na żywo pisząc, albo zostawiliśmy też czas na koniec naszego spotkania na dyskusję, także proszę się nie krępować, o wszystko pytać. I tak jak właśnie mówię, na koniec przeznaczyliśmy czas na dyskusję i na odpowiedź na pytania, także zachęcamy. A teraz chciałabym poprosić o zabranie głosu Bognę Błaszkowską z OTOP, żeby opowiedziała nam trochę o doświadczeniach OTOP w zarządzaniu terenami cennymi przyrodniczo, podmokłymi terenami cennymi przyrodniczo. Także Bogno, oddaję Ci głos. Dzień dobry, dziękuję. Spróbuję uruchomić prezentację. Mam nadzieję, że widać. Jest super. Dobra. Dzień dobry Państwu. Ja bym chciała w imieniu całego zespołu OTOP-u przedstawić to, co OTOP od bardzo wielu lat robi w miejscach cennych przyrodniczo. Jak sama nazwa naszej organizacji wskazuje, naszym podstawowym celem ochrony, czy takim centralnym celem ochrony są ptaki, ale nasze motto jest chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej. Chciałabym Państwu pokazać oczywiście jakiś taki fragment, bardzo wąski fragment działalności OTOP-u związany z ochroną miejsc cennych przyrodniczo. Tym zagadnieniem OTOP się zajmuje w zasadzie od samego początku, mniej więcej już od 30 lat.
Na poprzednim webinarze kolega z Polski Południowo-Wschodniej przedstawiał fragment tej pracy związany z miejscami na Lubelszczyźnie. Zajmował się zagadnieniem zatrzymywania wody, retencjonowania wody w miejscach, które nie należą, nie są własnością OTOP-u i OTOP nimi nie zarządza. Są to prywatne grunty, użytkowane rolniczo w bardzo różny sposób i konwencjonalny, i bliższy ekologii. Natomiast ja bym chciała pokazać dwa takie miejsca, dosyć specyficzne, związane z Polską Północną, ze strefą przymorską, które od kilkunastu, czy małych kilkudziesięciu lat są polem doświadczeń OTOP-u w zakresie z jednej strony ochrony ptaków, bo taki był cel główny zajęcia się tymi miejscami, ale z biegiem czasu okazało się, że musimy specjalizować się w zdecydowanie szerszym wachlarzu spraw do załatwienia. Chciałabym powiedzieć o Karsiborskiej Kępie, która jest własnością OTOP-u. Jest to jeden z pierwszych w Polsce społecznych rezerwatów przyrody i rezerwatem Beka, gdzie OTOP od 1998 roku w porozumieniu ze służbami ochrony przyrody i z właścicielami i zarządcami terenu realizuje ochronę przyrody. Jest to rezerwat, tak zwany rezerwat państwowy, objęty ustawą o ochronie przyrody. I te dwa rezerwaty macie tutaj Państwo zaznaczone na tej bardzo ogólnej przeglądowej mapie Polski, gdzie są pokazane obszary naturowe i lokalizacje naszych działań. O czym bym chciała dzisiaj powiedzieć? To jest widok rezerwatu Beka w porze późno-zimowej, wczesno-wiosennej. Jak widzicie Państwo, jest to teren zalany wodą i taki krajobraz jest dla nas krajobrazem typowym. Co jest przedmiotem ochrony w tych dwóch obszarach? Przede wszystkim wodniczka. To jest taki gatunek sztandarowy, którym OTOP się od początku funkcjonowania organizacji zajmuje. Wodniczka to jest jeden z gatunków zagrożonych globalnie. Ptak wróblowaty występujący w Polsce. I czym się charakteryzuje? Dlaczego się zajęliśmy wodniczką? Populacja wodniczki jest bardzo mała na całym świecie. Największe obszary siedlisk lęgowych to jest Ukraina i właściwie Białoruś i Ukraina, trochę Litwa. W Polsce jest znacząca część tej populacji lęgowej. Główne stanowiska to jest Dolina Biebrzy i Lubelszczyzna, rozsiane różne miejsca na Lubelszczyźnie, ale również Pomorze Zachodnie. To jest kraniec występowania tego gatunku, zachodni kraniec występowania. Dolina Odry, w tym Delta Świny, jedno z ramion ujściowych Odry i bagna rozwarowskie. Tutaj nasza praca skupia się na utrzymaniu potencjalnych siedlisk dla wodniczki, bo jeszcze nie tak dawno wodniczka była, nie w jakiejś oszałamiającej ilości, ale była i te tereny są dla nas bardzo ważne. Wodniczka jest gatunkiem o bardzo wąskich i bardzo takich specyficznych wymaganiach siedliskowych. Jedną z podstawowych rzeczy, których wymaga do lęgów, to jest obecność wody w okresie lęgowym. Optymalne siedlisko to jest do 20 cm wody nad poziomem gruntu, ale również odbywa lęgi w miejscach, gdzie tej wody jest nieco mniej, albo tylko wręcz wilgotny grunt. Oczywiście nie jest, to są takie suboptymalne warunki. Druga grupa podmiotów ochrony to są ptaki siewkowe. Czyli te ptaki, które tak bardzo często określamy dosyć popularnym mianem ptaków łąkowych, symbole łąki pastwisk. Czajka, krzyk krwawodziób to są te trzy gatunki, które zarówno na Karsiborskiej, jak i na Bece są, występują w różnych liczebnościach, są lęgowe i naszym zadaniem jest utrzymać tę
to miejsce tak, żeby one miały ciągle warunki do odbywania lęgów i utrzymywania populacji. Co jeszcze charakteryzuje te dwa miejsca? Oba siedliska, zarówno na Karsiborskiej Kępie, jak i na Bece, na co trzeba zwrócić uwagę, podlegają, są bardzo silnie związane z działalnością morza, czyli stany wody na Bałtyku są bardzo szybko przekładane na stany wody na tych łąkach, zarówno na Bece i na Karsiborskiej. Oba siedliska, oba miejsca są uzależnione od użytkowania rolniczego i zarówno Karsiborska Kępa, jak i Beka są w ten sposób użytkowane. Karsiborska historycznie jest terenem takim pastwiskowym, Beka również. Ochrona tych gatunków, zarówno wodniczki, jak i ptaków siewkowych, to jest ochrona, my mówimy, że to są gatunki parasolowe. Chroniąc te gatunki, chronimy także szereg innych gatunków roślin i zwierząt, grzybów, wszystkich tych, które są związane właśnie z mokrym, wilgotnym miejscem, z niską, czy prawie wszędzie niską roślinnością. I trzeci taki przedmiot ochrony przyrodniczej, cel ochrony przyrodniczej, to jest specyficzne zbiorowisko roślinne, tak zwane solniska nadmorskie. One się wykształciły w strefie, właściwie są skoncentrowane tylko w strefie południowego Bałtyku. Wykształciły się w obecności wód słonych i słonawych, ale w miejscach, które były długo, 200, a może i więcej lat, użytkowane rolniczo, w sposób oczywiście ekstensywny, różny, ale miały w tych miejscach funkcjonują zespoły, które wykształciły się przy pomocy, przy udziale dużych roślinożerców. I dwa zdania na temat Karsiborskiej Kępy. To jest jedna z 44 wysp w delcie Świny. Tak jak mówiłam, siedlisko wodniczki i ptaków siewkowych. Wyróżnia się z tych 44 wysp tym, że jest to jedyna wyspa obwałowana, położona bardzo blisko dawnej wsi Karsibór, dzisiaj części Świnoujścia, użytkowana rolniczo, stąd ta wyspa została zmeliorowana ponad 100 lat temu, jeszcze przez użytkowników niemieckich, właśnie na potrzeby prowadzenia przede wszystkim wypasu, bydła i koni, ale również maleńki udział był łąk koszony. Na Karsiborskiej Kępie mniej więcej dwie trzecie wyspy to jest własność otopu, własność dzierżawa otopu, ponad 200 hektarów i użytkujemy je od 1993 roku. No i wyzwanie, jakie stoi przed nami, to jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wody dla tych gatunków chronionych, czyli wodniczki i siewek i dla solnic nadmorskich i zachowanie pastwiskowego i kośnego użytkowania. Co przez te 30 lat otop na Karsiborskiej Kępie zrobił w zakresie wody, zarządzania wodą i dbania o jakość, właśnie o jakość wód. Dosyć szybko zorientowaliśmy się, że zasilanie kępy, takie zasilanie podziemne z systemu kanałów i głównego nurtu Świny jest zdecydowanie niewystarczające. Tu macie Państwo na tym górnym zdjęciu z końmi fragment takiego krajobrazu solniska w optymalnym okresie, czyli w czasie wilgotnej wiosny, kiedy w obniżeniach terenu woda jest ponad gruntem, a w tych troszkę wyższych partiach wysyca prawie całkowicie profil glebowy. Mniej więcej pierwsze lata to było uczenie się, jak gospodarować, jak prowadzić gospodarkę pastwiskową i gospodarkę kośną na tym terenie, ale potem dosyć szybko właśnie zorientowaliśmy się, że potrzeba wody i musimy się zająć wodą. I w latach, początku lat 2000 został opracowany taki projekt nawadniania w okresach, kiedy tego potrzeba,
łąk i pastwisk karsiborskiej kępy. Zostały, ten teren został podzielony jakby na, tak mentalnie bardziej, nie fizycznie, na dwa poldery, na część wschodnią, tak zwaną wodniczkową i na część zachodnią, siewkową. Na mapie macie Państwo jakby taki bardzo schematyczny obraz sieci wodnej, która jest sztuczną siecią, siecią melioracyjną, wykonaną przez Niemców w końcu XIX wieku. Wykonaliśmy dwa ujęcia wody ze Świny, ponieważ Świna jest, to znaczy wody Świny nie mają szans wlać się w sposób normalny na kępę, bo ona jest obwałowana, nie wysokim wałem, ale jest obwałowana cała wyspa, więc wykonaliśmy dwa ujęcia wody i doprowadziliśmy do tego, że w momencie, kiedy występują wysokie stany na Świnie i kiedy to jest szczególnie późna zima, wiosna, aż do w zasadzie połowy roku, wtedy mamy pozwolenie na pobór wód ze Świny i zalewanie zarówno polderu siewkowego, jak i polderu wodniczkowego tymi słonawymi i słonymi wodami. Część rowów, które były wykonane przez Niemców, oczywiście ulega takiej technicznej degradacji. Myśmy część z tych rowów udrożnili. Przede wszystkim dwa takie duże doprowadzalniki, żeby woda miała szansę wpłynąć do wnętrza wyspy. I to są te ciemniejsze linie, przepraszam, te ciemniejsze linie i część rowów szczegółowych zostało po prostu oczyszczonych z roślinności, tak żeby nie było tamowania wpływu. Musimy być przygotowani na to, że oczywiście stany wody mogą być różne i może tej wody nastąpić nadmiar, jak również w okresie polęgowym te łąki muszą być skoszone czy wprowadzone zwierzęta. Czyli musimy być przygotowani na to, żeby w pewnym momencie obniżyć poziom wody i wjechać na przykład maszynami. Dlatego został wykonany przepust, została wykonana modernizacja pompy na południowym fragmencie wału. Pompy, która należy do, w tej chwili jest zarządzana przez Wody Polskie, ale mamy pozwolenie formalne, prawne na jej użytkowanie. Z jakimi problemami w cudzysłowie musieliśmy się zetknąć i jakie zagadnienia rozważyć? Przede wszystkim musieliśmy uzgodnić, bo nie jesteśmy tam sami, mamy 2/3 kępy jest naszą własnością, ale 1/3 należy do właścicieli prywatnych. Czyli musieliśmy odbyć cały proces uzgadniania tego, co chcemy zrobić z sąsiadami i no, wypośrodkować takie działania, które będą zarówno dla nas, jak i dla sąsiadów dogodne i nie wykopiemy jakiegoś topora wojennego. I oczywiście cała procedura jest zabezpieczona prawnie, wszystkie pozwolenia łącznie z pozwoleniem wodnoprawnym i budowlanym zostały uzyskane. Budowa odbywała się w okresie zimowym, bardzo trudnym dla karsiborskiej kępy, bo wtedy ten poziom wód jest wysoki, a zakończona w roku 2012, czyli 10 lat temu. I przez te 10 lat na nas spoczywał obowiązek konserwacji systemu, monitorowania poziomu wody, no i takiego odpowiedniego wprowadzania wody w głąb kępy. To się łatwo mówi, to nie jest proste zadanie, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo na Świnie, ani nie jesteśmy przewidzieć w stanie tego, jak się będą zmieniać potrzeby sąsiadów i jakie będą w związku z tym kwestie do uzgodnienia i do wyjaśnienia. Tak wygląda dzisiaj obraz karsiborskiej kępy, czyli tutaj macie Państwo widok doprowadzalnika do tej pompy południowej. Powierzchnie siewkowe użytkowane rolniczo tutaj przez wypas koni i powierzchnie wodniczkowe, które są przede wszystkim koszone
zdjęcie zrobione w trakcie tego takiego działania koszenia. Baloty są potem zwożone i wywożone poza kępę. Część rowów zanika, bo tak założyliśmy, że one po prostu zanikną i nie będą transportować wody. I w tej chwili mamy bardzo dobre dla środowiska, dla ptaków, siedliska wilgotne, nawet jeżeli ten poziom wody jest niższy niż chcielibyśmy. Taki generalny wniosek z tego 30-letniego działania to jest to, że w przyrodzie nic nie stoi w miejscu, wszystko się zmienia i my musimy w swoich działaniach brać pod uwagę zachodzące zmiany. W tej chwili najważniejszym problemem, z którym musimy się uporać, jakoś w cudzysłowie rozwiązać go, to jest to, że stany wody na Świnie i cyrkulacja w ogóle w południowym Bałtyku podlegają bardzo gwałtownym zmianom, zmianom takim regionalnym i globalnym wręcz. I mamy za niski poziom wody, żeby na przykład w tej wiosny, kiedy jest sucho, jest za niski stan wody, żeby móc grawitacyjnie wprowadzać wodę ze Świny na kępę. I to jest zadanie, które nas czeka, rozwiązanie zadania, które nas czeka w najbliższych wręcz miesiącach. Drugi rezerwat, też przymorski, też związany bardzo silnie z dynamiką wód tutaj Zatoki Puckiej, czyli części Zatoki Gdańskiej, to jest rezerwat Beka. Zatorfione ujęcie Pradoliny Redy do Zatoki Puckiej, odwadniane przez rzeki. Jest to żywa delta, jest to w ogóle takie prawdziwe, żywe laboratorium środowiskowe. Różni się tym od kępy, że nie jest obwałowane i woda z zatoki wchodzi tutaj w sposób naturalny i wychodzi, odpływa również w sposób naturalny. Te torfowiska w Dolinie Redy były podobnie jak Karsiborska kępa ponad 100 lat temu meliorowane dla potrzeb rolnictwa. Cała zlewnia Redy jest rolnicza i tylko ten mniej więcej kilometrowej szerokości pas samego ujścia nie jest polderem melioracyjnym. W głąb Pradoliny Redy leży system polderów, gdzie woda jest, okrążenie wody jest wymuszane w sposób techniczny na bece grawitacyjny w powiązaniu z dynamiką wód zatoki. Jak się zmieniły warunki wodne na przestrzeni ostatniego 50-lecia, to, że budowa polderu najbliższego brzegowi wymusiła, właściwie ograniczyła wpływ wód z głębi zlewni na ten odcinek ujściowy. On jest w tej chwili kształtowany tylko i wyłącznie w minimalnym, naprawdę minimalnym, paroprocentowym stopniu przez wody morskie. My nie jesteśmy właścicielem gruntu, jest to rezerwat przyrody utworzony w latach 90. Grunty należą w znakomitej większości do gminy i użytkujemy je na mocy różnych umów. W części południowej podlegają naturalnej sukcesji, czyli zarastają. Część na północ od rzeki Redy jest... W tej części następują procesy naturalnego zarastania. W tej części utrzymujemy użytkowanie rolnicze, kośne i wypasowe. Jakie wyzwania przed nami stały? Znowu dopływ słonawych wód dla siedliska słonaw nadmorskich, bo one tutaj też występują. I utrzymanie odpowiedniego poziomu wody dla ptaków siewkowych, zachowanie tego pastwiskowego i kośnego użytkowania. I odtworzenie powiązania rzeki, dużej rzeki Redy, to jest duża rzeka przymorska, Reda, przepraszam, która spływa ze zlewni bardzo, bardzo rolniczej i ona jest obciążona zanieczyszczeniami związanymi, których źródłem jest rolnictwo. Naszym zadaniem jest w tej chwili, ponieważ rzeka została obwałowana właśnie w trakcie tych jeszcze wręcz niemieckich melioracji, a potem zakonserwowane te obwałowania rzeki w latach 80.
Naszym zadaniem jest odtworzenie naturalnego kontaktu tej części łąk z rzeką. Tutaj Państwo widzicie naturalnie budujący się stożek ujściowy rzeki. I na zdjęciu widać już zanikający wał, sztuczny wał brzegowy rzeczny i wylewające się przy wysokich stanach wody na rzece wody rzeki Redy, właśnie te wody obciążone ładunkiem różnego rodzaju substancji organicznych niesionych ze zlewni rolniczej. W tej części chcemy, żeby odbywał się proces właśnie oczyszczania wód rzeki rolniczej, zanim ona bardzo szybko, że tak powiem, wpadnie do morza. Ten odcinek rzeki przed rezerwatem, widzicie Państwo, jest bardzo uregulowany. To są dwa wały konserwowane i utrzymywane w takim stanie, żeby nie wylewała się woda na łąki. Natomiast zarówno po tej stronie, jak i po tej stronie łąki, woda krąży na tych łąkach w systemie wymuszonym, jest wypompowywana i kanały na łąkach nie mają żadnej łączności hydraulicznej z rzeką. Jak sobie zaplanowaliśmy te prace? Powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, że postaramy się tutaj działać mało technicznie, czyli jak najmniej urządzeń technicznych, wałów, jazów, śluz, przetamowań i tak dalej. Druga rzecz, pozwalamy rowom, które zostały w różnych okresach wykonane dla różnych potrzeb przez różne podmioty użytkujące to miejsce, pozwalamy części rowów po prostu zarosnąć. One zanikną. Tu macie Państwo obrazek takiego zanikającego rowu. To jest ten rów właśnie. Natomiast żeby utrzymać solniska, potrzebna jest dostawa wysłonej. Utrzymujemy główne rowy, właściwie takie dwa główne rowy. Utrzymujemy w stanie sprawności pewnej technologicznej. One mają profil taki, że przy linii brzegowej są troszkę płytsze i ich głębokość się zwiększa w kierunku zachodnim do wału. Chodzi o to, żeby tymi rowami wchodziła słona woda z zatoki i podsiąkała na te właśnie słonawy. Ujścia rzek i ujścia takie naturalne, bo tu mamy takie naturalne ujście z tej części łąk, staramy się utrzymać, żeby one były utrzymane otwarte, tak żeby każda wysoka woda miała szansę wejść na łąki. I to, co już mówiłam na początku, pozwalamy dziczeć tym wałom brzegowym rzeki w odcinku ujściowym. To jest obraz tego właśnie naturalnego wypływu wody z dużego polderu na południu. Staramy się zbytnio nie ingerować technicznie, ale czasami niestety musimy wykonać raz na 10, ponad 10 lat jakieś oczyszczanie rowów, tak żeby nie robić tych przetamowań. I coś, co nam się pojawiło w cudzysłowie w ostatnich jakichś 5-7 latach, mianowicie na bekę sprowadziły się bobry. Ich nie było w latach 90. w momencie tworzenia rezerwatu. Pojawiły się tak jak wszędzie w Polsce i zaczęły nam kolonizować taki rów, który jest dawnym śladem dawnej rzeki, prarzeki mniej więcej z drugiej połowy XIX wieku, a potem po ślacie tej prarzeki wykonano rów melioracyjny, który ma za zadanie transportować nadmiar wody z Redy w momencie, kiedy są wysokie stany, i on jest też absolutnie tranzytowy dla tych łąk, bo prowadzi wodę z tej rzeki w momencie, kiedy stany są wysokie. Bobry nam się pojawiły w tym miejscu. Długo zresztą szukały miejsca, bo widać było ślady w całej tutaj pradolinie. Tu się w tej chwili zasiedliły ten teren. Na początku byliśmy dosyć sceptyczni, ponieważ ta część rezerwatu jest
trochę inna siedliskowo niż wnętrze. I tutaj nam, ponieważ ona się rozwija pod wpływem wody z wysokiej kępy gliniastej, no to stwierdziliśmy, że zginą nam te siedliska, bardzo cenne siedlisko łąk częślicowych i młaki niskotużycowej. Ale po 2 czy 3 latach no, współdziałania z bobrami wiemy już w tej chwili, jak pomagać bobrom zatrzymywać wodę i jak chronić te łąki trzęślicowe. Wydaje nam się, że wiemy, tak powiem, że nie do końca. Natomiast jesteśmy chyba w dyskusjach naszych wewnętrznych powoli skłonni nawet do tego, żeby w cudzysłowie stracić pewne siedliska i przyjąć do wiadomości to, że ta przyroda się jednak zmienia. Wchodzi nowy element przyrodniczy, absolutnie naturalny, nikt ich tam nie wprowadzał i może będziemy się musieli pogodzić z myślą, że nie będziemy mieć tam mławki niskotużycowej zasilanej wodami wapiennymi i tak dalej, ale no, tak się dzieje. To jest widok na bekę z lotu ptaka, ujście Redy, właśnie ta sieć rowów, którym pozwalamy zaniknąć. To są jakieś ciągi zwierzyny i trochę naszego działania. O czym musimy pamiętać, użytkując te prawie 30 lat, czy 30 lat, te dwa nadmorskie, bardzo cenne miejsca. No, musimy, dobitnie pamiętamy to, że jesteśmy w siedlisku, które jest zależne od wody i w wielu sytuacjach nie mamy wpływu ani na częstotliwość występowania wysokich stanów albo niskich stanów, czy właśnie te wysokości. Jest to siedlisko zależne od wody i już. Druga rzecz to to, że musimy pamiętać, że mamy sąsiadów i nie zawsze ci sąsiedzi gospodarujący obok mają takie same interesy, zbieżne interesy jak my. To nam szczególnie daje dużo pracy w obrębie Karsiborskiej Kępy, która jest zdecydowanie bardziej takim terenem normalnej, komercyjnej gospodarki. Trzecia rzecz, którą musieliśmy jakby przerobić, przepracować, to to, że wykonując różnego rodzaju działania dla ochrony przyrody i dla zarządzania tym poziomem wody, musimy pamiętać o uwarunkowaniach administracyjno-prawnych. Czyli że musimy mieć wszystkie legalne pozwolenia na budowę, obsługę, użytkowanie, są pozwolenie wodnoprawne na Karsiborskiej Kępie. Stąd wszystkie umowy o użytkowanie gruntów w rezerwacie Beka, gdzie ani konserwator przyrody, ani my nie jesteśmy właścicielami terenu. No i musieliśmy się w cudzysłowie zmierzyć z rozwiązaniami technicznymi, bo nie zawsze specjaliści od rozwiązań technicznych, czyli różni inżynierowie, do końca czują, że pracują w zupełnie innym terenie niż w takim terenie na przykład intensywnie użytkowanym rolniczo, że budowa zastawek w rezerwacie przyrody to nie jest to samo, co budowa zastawek w miejscu, które trzeba ochronić przed wysokimi stanami, bo jest na przykład to teren zabudowany. Więc musimy się cały czas uczyć tego języka technicznego i tak w cudzysłowie przekształcać, czy tak pracować nad swoim językiem, żeby to było zrozumiałe dla inżynierów. To są takie doświadczenia bezpośrednie i jakie są nasze jeszcze jakby takie generalne doświadczenia z pracy w tych terenach. Że musimy bardzo bacznie obserwować odpowiedź środowiska na nasze działania. My mamy zarówno na Karsiborskiej, jak i na Bece od wielu lat, od ponad 10 lat prowadzone monitoringi zarówno ptaków, jak i siedlisk przyrodniczych. Co roku są opracowywane raporty i co roku wnioski z tych raportów są przed kolejnymi sezonami dyskutowane i one wpływają na plan pracy w następnych latach.
To, co ostatnie lata nam pokazały, to to, że musimy uwzględniać procesy regionalne i globalne, czyli to, co się dzieje na południowym Bałtyku, gdzie generalnie tendencja taka globalna jest podnoszenie stanu morza na południowym Bałtyku i na nią nakładają się tendencje krótkotrwałe, roczne czy sezonowe, gdzie stany wody w Bałtyku podlegają w tej chwili bardzo, bardzo dużym wahaniom. Jakieś 30 lat temu nie obserwowało się tak drastycznych zmian poziomu wody w ciągu roku. W tej chwili te zmiany są bardzo duże. Są wysokie stany wód, szybkie, krótkotrwałe, bardzo szybkie zalania i bardzo szybko woda odchodzi i odsłania daleko przed pole, którego 30 lat temu nie było. To wymusza na nas ciągłe korekty planów i takie wręcz bieżące korekty działań. O tym musimy pamiętać i na to musimy zwracać uwagę. I po prostu musieliśmy się nauczyć myśleć w tych kategoriach, że musimy być bardzo czujni. I ja lubię powtarzać takie zdanie, że w przyrodzie przyroda to nie jest zdjęcie. Przyroda to jest taki film, który się dzieje. I po prostu wszystko się w tym zmienia. To tyle pokrótce, bo ja oczywiście mogłabym o tym mówić dużo, dużo, dużo dłużej, ale tyle o doświadczeniach otopów właśnie w dwóch dosyć specyficznych miejscach nadmorskich, na Karsiborskiej Kępie i Bece. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Bogno za bardzo ciekawe wystąpienie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo zachęcam do pisania w pytaniach i odpowiedziach i na końcu do nich wrócimy. A tymczasem chciałabym poprosić pana Marcina Wójcika o zabranie głosu z perspektywy bardziej rolniczej. Dzień dobry państwu. Tylko tak kontrolnie, czy widać, czy słychać wszystko? Wszystko gra. Dobra. Proszę Państwa, zostałem poproszony dzisiaj o opowiedzenie na temat tego, co robię w swoim gospodarstwie oraz też tak bardziej, że tak powiem, szerzej na temat praktyk rolniczych sprzyjających redukcji spływów zanieczyszczeń z obszarów rolniczych. I postaram się Państwu to w miarę szybko przedstawić, szybko w znaczeniu tym, że mam dość dużo slajdów, bo mam ponad 60 slajdów na te pół godziny, ale bardzo dużo zdjęć, więc mam nadzieję, że tutaj dzięki tej dynamice nie będzie też w żaden sposób nudno. Tutaj chciałem tylko jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Mówimy o wodzie, mówimy też o ptakach, a ja na slajdzie tytułowym zamieszczam glebę, ziemię. Dlaczego? To myślę, że Państwo w trakcie tego wystąpienia zrozumieją, gdyż chodzi właśnie o tą próchnicę. I jeżeli przyjrzymy się w ogóle strukturze tej wody opadowej i to, co możemy z tym zrobić, no to mamy po pierwsze przesiąkanie w grunt, po drugie odprowadzanie i ewentualnie inne wykorzystanie. Czym więcej wody jest odprowadzane, tym tak na dobrą sprawę jest gorzej. Owszem, musimy zachować pewną jakąś stabilność, mamy coraz więcej opadów nawalnych, których nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, w jakiś przyjazny sposób odprowadzić, czy też które powodują powodzie. Niemniej jednak musimy pamiętać też o tej retencji gruntowej, która jest niesamowicie istotna. I tutaj takie trzy podstawowe tematy w odniesieniu do, czy sposoby zagospodarowania tej wody, to jest spowalnianie, przechwytywanie i przetrzymywanie. No i tutaj, że tak powiem, troszkę zaczynając też od podsumowania, ale też to taki, że tak powiem, jest mapa drogowa, co o czym będę dzisiaj mówił, jak ograniczać spływy zanieczyszczeń z obszarów rolniczych do wód.
Po pierwsze, stosowanie agroleśnictwa. Co to jest agroleśnictwo? O tym Państwu szerzej powiem. I jeżeli mówimy o agroleśnictwie, to w szczególności są istotne pasy buforowe. Drugi temat to jest okrycie gleby. O tym też, ten temat też szerzej rozwinę. Zwiększenie zawartości próchnicy, czyli węgla w glebie. O tym także będę mówił, czyli będziemy mówić o tej retencji glebowej. Retencja wody i zastosowanie rowów konturowych. Nam jak mówimy o retencji wodnej, zazwyczaj ona kojarzy się ze zbiornikami wodnymi. To nie są tylko zbiorniki wodne, to są wszelkie działania, które mają na celu zatrzymanie tej wody w krajobrazie czy też na gruntach. Mamy też temat z rolnictwa, temat wypasu zwierząt, temat terenów zielonych, trwałych użytków zielonych. One doskonale ograniczają spływy, wszelkie spływy powierzchniowe. To są grunty trwale przykryte i w momencie takim, w którym wyprowadzimy te zwierzęta, czy tą produkcję zwierzęcą z obór na łąki i na pastwiska i zmienimy system żywienia z takiego, powiedzmy, dawkami jakimiś tak zwanym TMR-em, czyli Total Mixed Ration, czyli to on zazwyczaj składa się z kiszonki z kukurydzy, z soi i z innych roślin, automatycznie zmieniamy też profil tej produkcji paszowej na taki bardziej przyjazny ochronie gleby, ochronie środowiska i ochronie klimatu, bo to też jest bardzo ważny temat, o którym nie możemy zapominać. Jeżeli już mamy zwierzęta na pastwisku, to musimy też w dużej mierze zmienić system wypasu zwierząt, wprowadzić systemy rotacyjne pozwalające na lepszy wzrost trawy. One są też lepiej produkcyjne, jeżeli mówimy o tym aspekcie produkcyjnym, ale o tym też Państwu w dalszej części powiem. Oraz szczelne płyty obornikowe i zbiorniki na odcieki z wybiegów dla zwierząt. To też jest niesamowicie istotny temat, w szczególności, że z tych ferm przemysłowych no, są sytuacje, w których obornik powinien być zutylizowany, a nie nawet użyty do nawożenia pól ze względu na zanieczyszczenia, pozostałości antybiotyków, sterydów i innych substancji, które zwierzętom są podawane. No i jest też kwestia ilości tego nagromadzenia w jednym miejscu. Bardzo Państwu polecam, wyszła taka gruba książka A4, ekspertyza woda w rolnictwie, Koalicja Żywa Ziemia w 2020 roku. Ona jest dostępna online, można ściągnąć sobie, zapoznać się z jej treścią. Naprawdę jest to kompleksowy przewodnik na temat wody w rolnictwie. I żeby zacząć ten temat, musimy przyjrzeć się w ogóle, co to jest gleba, składowi gleby. Jak widzicie Państwo, części mineralne to jest 45%, 25% to jest woda, 25% powietrze i 5% jest to materia organiczna. I tak na dobrą sprawę, żebyśmy tą substancję mogli nazwać glebą, musi w niej być życie. Tak jak to mówił jeden profesor gleboznawstwa, nie ma życia bez gleby i nie ma gleby bez życia. Więc musimy szczególną uwagę zwrócić właśnie na to życie w glebie. Jego jest bardzo, bardzo dużo. I do tej fazy organicznej gleby zalicza się martwa materia organiczna oraz ta część żywa. I na hektarze możemy mieć nawet 7 do 8 ton, nawet 10 ton bakterii, grzybów około 7 ton. Promieniowców 1,5 tony, mikrofauny 1,5 tony i dżdżownic
nawet do 2 ton. To są ogromne ilości. Jeżeli byśmy chcieli porównać tą łączną masę organizmów żywych w glebie, odnieść to do, że tak powiem, bardziej czegoś namacalnego, no bo te 15 ton, które to może być, no to nam tak trudno sobie to wyobrazić. Wyobraźmy sobie 30 krów na hektarze. Zazwyczaj, jeżeli mówimy o wypasie na 1 hektarze, to jest od powiedzmy 0,5 sztuki dużej przeliczeniowej do 4. Sztuka przeliczeniowa to jest około 500 kg masy zwierząt. Czyli musimy pamiętać też o tym, że w tej glebie, czyli pod powierzchnią, mamy około 30 zwierząt do wyżywienia. Bo nie możemy zapomnieć o tym, że tą glebę też musimy karmić, a karmimy ją materią organiczną. Rolnictwo, które mamy w tej chwili, nie sprzyja temu procesowi. Często jest tak, że szczególnie w tych intensywnych gospodarstwach stosujemy bardzo dużo nawozów, bardzo dużo chemii rolniczej, pestycydów, herbicydów, które to ograniczają ilość życia w glebie. Tą materię organiczną wywozimy, kosimy zboże, kosimy słomę. Słoma bardzo często jest zagospodarowana do innych celów, w tym też do różnego rodzaju peletów, brykietów opałowych i tym podobnych. I tracimy tą materię organiczną w glebie. W tym kontekście bardzo fajnie sprawdza się tutaj rolnictwo ekologiczne. Ja tylko wspomnę jeszcze, że rolnictwo konwencjonalne zużywa dużo więcej energii, niż jej produkuje w formie produktów. Nawet szacuje się, że w zależności od typu od 2 do 7-krotnie więcej energii zużywa niż rolnictwo ekologiczne. I tak dla przykładu tutaj na 1 metrze kwadratowym, jeżeli chodzi o to życie w glebie, w rolnictwie ekologicznym mamy około 120 dżdżowych, w rolnictwie konwencjonalnym około 20. I mówiąc o tej glebie, nie możemy zapomnieć o próchnicy, o humusie, czyli to są te wszystkie martwe szczątki organiczne, które podlegają rozkładowi w glebie oraz na jej powierzchni. I ta próchnica jest taką substancją bezpostaciową, składającą się z reszt martwych roślin i zwierząt. I ona powstaje na powierzchni gleby, w procesach tlenowych. Czyli w momencie, w którym oramy glebę, to też o tym będę mówił, o różnych systemach, w tym też tak zwanym rolnictwie konserwującym, czyli inaczej mówiąc systemie bezorkowym, no, zupełnie inaczej przebiegają te procesy w glebie. Musimy pamiętać, że ta gleba jest organizmem żywym. Dlaczego mówię tyle na temat gleby? Przyjmuje się, że zawartość węgla organicznego w próchnicy wynosi około 58%. 1% próchnicy w glebie ma zdolność zatrzymania od 160 do 180 metrów sześciennych wody na hektarze. To są ogromne ilości. I teraz jeżeli co roku w Polsce tracimy węgiel, tracimy tą próchnicę, to ta pojemność tych gleb nam cały czas spada. Zmienia też się ta struktura gleby, bo próchnica jest czynnikiem strukturotwórczym. Jeżeli nam się zmienia struktura gleby, automatycznie zmniejsza się nam poziom przesiąkania wody w głąb profilu glebowego, co napędza spływ powierzchniowy, w tym też wymywanie biogenów z gleby. I tutaj macie Państwo przykład. Te dane, różne dane podają tutaj różne powiedzmy wartości, ale jak Państwo widzicie, średnio w Polsce tracimy, no powiedzmy od 250 do nawet ponad 0,5 tony węgla na hektarze rocznie. 1 gram węgla może zatrzymać 8 gram wody. I teraz jeżeli odniesiemy to do tej materii organicznej, no to to są ilości od ponad 400 kg do ponad tony 100.
To są ogromne ilości, które nam ubywają. No i później mamy problem z suszami, no bo tej wody nie ma, bo spłynęła. Jest problem z powodziami, no bo nie ma tej retencji glebowej. Tutaj mamy troszkę inne dane, jak to też wygląda na tle Europy. Tu widzimy, że te tereny górzyste, tereny, w których jest duży udział użytków zielonych, one tutaj mają tendencję odwrotną, one kumulują węgiel w glebie. I jak można zwiększyć ilość tego węgla w glebie? Poprzez dostawę biomasy wraz z roślinami uprawnymi. Integracja upraw okrywowych, płodozmian wzbogacających, poprzez agroleśnictwo, poprzez ochronę gleby podczas uprawy gleby, czyli stosowanie uprawy uproszczonej, czy poprzez poprawę struktury gleby. Recykling i import źródeł węgla, czyli nawozy organiczne, słoma, inne pozostałości pożniwne, kompost, fermentat, jako takie polepszacze dla gleby. Poprzez stosowanie biowęgla, to jest temat stosunkowo młody. Młody, że tak powiem, bo odkrywamy go na nowo, ale jak najbardziej można go stosować. Poprzez trwałe użytki zielone, tak zwane tuzy, stosowanie odpowiednich mieszanek i zagospodarowania rumi. Poprzez rotacyjny wypas kwaterowy, czy też rotacyjny intensywny wypas kwaterowy lub holistic management, jeżeli ktoś tak to woli. Nazwa wychodząca od Alana Savorego i jego instytutu. No i takimi podstawowymi sposobami wzbogacania gleby w tą materię organiczną, w ten węgiel organiczny jest stosowanie roślin okrywowych, wzbogacanie rotacji, stosowanie kompostu i obornika, poprawa użytków zielonych. I tutaj chcę zwrócić na to szczególną uwagę. Możemy, tutaj jest podane do 3 ton. Są nawet badania, które pokazują, że do nawet 3,5 tony węgla rocznie może zakumulować hektar użytków rolnych. No i wprowadzenie agroleśnictwa. Tutaj te dane są bardzo rozbieżne ze względu na to, jakie gatunki zastosujemy i na jakich siedliskach. Mówiąc o tych takich naszych działaniach, nie możemy zapomnieć o rolnictwie, nie wspomnieć o rolnictwie regeneratywnym, gdyż on zawiera bardzo dużo takich praktyk, które możemy z powodzeniem u siebie zastosować. I nie tylko w gospodarstwach ekologicznych, ale także i w gospodarstwach konwencjonalnych. Nie musimy bać się tego słowa ekologia, bo tutaj jest pewna fobia często wśród rolników. Ci ekolodzy, ekologia, zieloni i tak dalej. My możemy korzystać z tego. Możemy poszczególne praktyki z powodzeniem zastosować w gospodarstwach konwencjonalnych, co poprawi nam produkcję, zapewni większą stabilność produkcji i też taką... też przyniesie bardzo dużo takich usług ekosystemowych, które są też niesamowicie ważne. I tutaj możemy mówić właśnie o tych systemach bezorkowych, o systemach rolno-drzewnych, czyli agroleśnictwie, holistycznych systemach wypasu, o żywej ziemi, o keyline farming, jest taki termin ukuty w latach 50. ubiegłego wieku w Australii przez Yeomansa, polikultura i produkcja mieszana oraz ten wspomniany wcześniej biowęgiel. Przytoczę jeszcze tylko definicję rolnictwa regeneratywnego, które poprawia efektywność wykorzystania zasobów zamiast je zubażać. Jest to całościowe, czyli holistyczne podejście do rolnictwa, które zachęca do ciągłego wdrażania innowacji w celu odniesienia korzyści środowiskowych, społecznych, ekonomicznych oraz komfortu osobistego. Tych definicji jest dużo. Wybrałem to, ja ją szczególnie lubię ze względu na ten fragment na temat komfortu osobistego. Jest to takie działanie w zgodzie z naturą. I tutaj już przechodząc do konkretów, mamy agroleśnictwo. W agroleśnictwie możemy wyróżnić uprawę alejową, sylwopastoralizm,
pasy wiatrochronne, pasy buforowe oraz ogrody leśne. Dwa pierwsze są takimi w szczególności typowymi produkcyjnymi systemami, czyli ta uprawa alejowa i sylwopastoralizm, które możemy zastosować na dużych obszarach. Ogrody leśne podobnie, jednak jest to temat taki bardziej niszowy. Pasy buforowe i pasy wiatrochronne są systemami bardziej ochronnymi. Tu chciałem Państwu pokazać przykładowy hydrogram Wezbrania. Q1, czyli to jest ta ciemno, powiedzmy granatowy, ten granatowy kolor, zlewnia rolnicza. Q2, czyli ten różowy kolor, to jest zlewnia zurbanizowana. Q4 czy Q3 to jest zlewnia leśna. Wprowadzając agroleśnictwo na tereny rolne, możemy tutaj tę krzywę zbliżyć do siebie. To znaczy krzywę zbliżyć. Krzywę pokazującą Wezbrania ze zlewni rolniczej zbliżyć do tej krzywej leśnej. Więc ten odpływ wody będzie dużo wolniejszy, co bezpośrednio przekłada się nam na spływ biogenów z gruntów rolniczych. I tak, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówimy, mówiąc agroleśnictwo. Agroleśnictwo jest celowym działaniem, które ma na celu na gruntach rolnych, podkreślam na słowo rolne, celowe i rolne, na gruntach rolnych jednoczesne użytkowanie rolne i drzewne lub produkcji z drzew. I tak jak tutaj mamy układy, uprawa alejowa, mogą to być zboża, warzywa, między alejami drzew. Mogą to być topole, gdzie mamy dużą produkcję biomasy. Tutaj w szczególności we Francji jest ten system stosowany w celu ochrony przed wysychaniem gruntów. Mogą to być drzewa owocowe, mogą że to być jakaś leszczyna, krzewy i tym podobne. Może to być wierzba do produkcji biomasy. Tych systemów jest bardzo dużo. Tutaj często jest taka obawa rolników, że drzewa będą konkurowały o substancje pokarmowe, o wodę z roślinami rolniczymi. Na gruntach rolnych i ogólnie nie ma takiej tendencji. Jest tendencja wprost przeciwna. Drzewa działają jako taka pompa. One wyciągają te substancje odżywcze, pokarmowe z głębszych profili glebowych i co roku nam dostarczają w formie opadu ścioł, opadu liści do tych powierzchni, które są użytkowane przez nas, przez rośliny rolnicze. Dodatkowo ograniczają transpirację wody z gleby, osłaniają ją, ocieniają, powodują, że gleba aż tak bardzo się nie nagrzewa, przyczyniając się do wzrostu wilgotności gleby. Może to być sylwopastoralizm, czyli wypas na zadrzewionych pastwiskach. To jest akurat zdjęcie z mojego gospodarstwa. Przez szereg lat tutaj był nieużytek, na którym były ziołorośla wyżej pasa, który w ciągu 2 lat skutecznie tylko dzięki zastosowaniu, że tak powiem, krowiego pyska udało się przekształcić w bardzo fajną, bogatą, wielogatunkową łąkę. Te ziołorośla, które tutaj było wcześniej, było bardzo ubogie, jeżeli chodzi o gatunki roślin. W chwili obecnej mam tutaj problem właśnie przez wspomniane bobry. Siatką musiałem zabezpieczyć część drzew, bo tak, że tak powiem, spontanicznie zalały mi ten teren i dużą część tych drzew usunęły. Mogą to być przekształcone na pastwiska tereny zadrzewione, przy czym w dalszym ciągu mówimy o gruntach rolnych, czyli jeżeli mamy nieużytki, jeżeli chcemy go doprowadzić do użytkowania, nie musimy wycinać wszystkich drzew, karczować terenu i tak dalej. Możemy spokojnie pozostawić część drzew i z powodzeniem właśnie tutaj prowadzić produkcję rolną.
Co na ten temat mówi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Przez szereg lat była taka tendencja, żeby wycinać wśród rolników, żeby wycinać drzewa ze względu na to, że wycinali nam te tereny z dopłat rolniczych. Na chwilę obecną jest tak, że możemy mieć do 100 drzew na hektarze. Owszem, oni tutaj, niektórzy inspektorzy, kontrolerzy czepiają się, jeżeli drzewa rosną w grupach i takie fragmenty są wyłączane, ale solitary, drzewa wolnostojące w rozluźnieniu, jak najbardziej wszystkie mogą być i nie stracimy dopłat bezpośrednich. Pewną furtką tutaj są też także elementy krajobrazowe. Elementy krajobrazowe, elementów krajobrazowych nie wycina się z, nie wycina się tej powierzchni z dopłat bezpośrednich. Do elementów krajobrazowych zaliczają się też pomniki przyrody, zaliczają się szpalery drzew, żywopłoty, wszystkie rowy, w tym rowy, na których, że tak powiem, obrośnięte krzewami, to wszystko zalicza się do elementów kulturowych, które mogą być dodatkowo ponad te 100 drzew na hektarze. Mogą to być też takie typowo produkcyjne systemy. Tutaj mamy akurat też zdjęcie z mojego gospodarstwa. Plantacyjna uprawa drzew leśnych w systemie agroleśnym, w takiej rozluźnionej więźbie, gdzie pod drzewami mamy trawę. I tutaj Państwo widzicie modrzewie. Widać dużo też takich pieńków tutaj w tej dolnej części. Bobry bardzo dobrze mi się znowu sobie poradziły z tymi modrzewiami, co były bliżej potoku. Niemniej jednak od kilku lat jest to pastwisko, na którym, od którego zaczynam. Owszem, rotację pewną stosuję, żeby nie zaczynać zawsze od tego samego, ale w okresie tym wiosennym jest to pastwisko, na którym mam najwięcej biomasy runi pastwiskowej, na której mam najlepszą trawę. Wynika to z tego faktu, że ostatnio mamy bardzo suche wiosny, a tutaj śnieg w tym zadrzewieniu utrzymuje się dłużej, tego śniegu też jest więcej, on sobie wolniej tutaj topnieje. I też później, gdy przychodzą te susze, modrzewie osłaniają nam tą glebę przed wysychaniem. I tam jest naprawdę dużo więcej wilgoci i doskonale właśnie tutaj duża produkcja tej roślinności pastwiskowej jest. Czyli mam tak na dobrą sprawę i trawę, i produkcję drzewną, bo te modrzewie z roku na rok są coraz większe, coraz wyższe, coraz grubsze. Odpowiednio trzeba je tylko przecinać, tak żeby znowu też ilość tego światła, która dociera do gleby, do roślin, była wystarczająca, żeby mogły te rośliny wzrastać. Tu mam przykład z Wielkiej Brytanii, uprawa jesiona w systemie sylwopastoralnym, taka bardziej już powiedzmy uporządkowana. Tu mamy przykład plantacji topolowej, topola hybryda 275. Bardzo dobrze się u nas w naszych warunkach sprawdza, jest to klon topoli męski, więc nie ma problemu, że on się nam gdzieś rozprzestrzeni, rozsieje, że będzie puch, który jest szkodliwy dla zwierząt. Można z powodzeniem ją stosować, w szczególności w pasach wiatrochronnych. Pewnym problemem jest, bo wszedł teraz do PROW-u interwencje albo ekoschematy agroleśnictwo, systemy alejowe i drugi temat systemy leśno-pastwiskowe, z których wycięto wszystkie obce gatunki. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony w moim odczuciu jest to też pewien strzał w kolano, bo jeżeli mówimy o pasach przeciwwiecznych, to topole są, w szczególności ta właśnie topola hybryda jest takim kluczowym gatunkiem. Ze względu na to, że bardzo szybko przyrasta w górę i szybko zaczyna pełnić swoją funkcję oraz przez to, że jest to produkcja opłacalna dla rolnika. Topola hybryda w wieku 25-30 lat, pojedyncze drzewo może mieć 2 metry sześcienne drewna. Jest to niesamowita produkcja,
ale też niesamowite wiązanie węgla czy dwutlenku węgla z atmosfery. Nie możemy zapominać o tych wszystkich celach, które mamy tutaj narzucone, które chcemy też osiągnąć i o ochronie klimatu, no bo to bezpośrednio przyczynia się też do tematu wody. Mogą to być takie systemy tradycyjne, pastwiska w sadach tradycyjnych. To nie jest zdjęcie ode mnie z gospodarstwa, to jest z gospodarstwa Andrzeja Majerskiego z okolic Łącka, gdzie z powodzeniem i z dużą korzyścią użytkuje te pastwiska. W roku, w którym jest dobry rok na jabłka, on potrafi mieć wyższy dochód ze sprzedaży jabłek, spadów ekologicznych do Maurera na soki ekologiczne, niż z produkcji zwierzęcej, czyli z tej produkcji podstawowej, którą są zwierzęta dla niego w gospodarstwie. Pasy wiatrochronne. Niesamowicie istotny temat, coraz więcej mamy burz piaskowych. Ta materia glebowa jest przenoszona, wywiewana z gruntów. Tu mamy przykład Dust Bowl, lata 30. ubiegłego wieku, Ameryka Północna, Stany Zjednoczone. Niesamowita tragedia. Prerię zamieniono na pola uprawne. Przyszedł okres, w którym przez 6 lat praktycznie nie spadł w ogóle deszcz. Doprowadziło to do niesamowitej katastrofy. To nie są systemy, które, że tak powiem, nie znajdują uznania. Tu mamy przykład gospodarstwa doświadczalnego Gunnarsholt w Islandii, czy na Islandii. I jak widzimy, bardzo ładnie zagospodarowane w sposób agroleśny poprzez wprowadzanie topoli, też topoli hybrydy i wierzby. Chodzi o to, żeby pasy wiatrochronne były wielopiętrowe, czyli żeby było to warstwa wysokich drzew, warstwa drzew średnich, warstwa krzewów czy podszytu. Pasy wiatrochronne nie mogą być szczelne, one muszą być ażurowe. Niemniej jednak chodzi o to, żeby były ażurowe na całym profilu wysokości, a nie tylko w koronach drzew. Takie pasy nam nie zadziałają. U siebie w gospodarstwie zacząłem stosować żywopłoty, głównie żywopłoty z głogu jednoszyjkowego, ale też i wielogatunkowe. W chwili obecnej takich żywopłotów mam ponad 2 kilometry. Nie dokładnie w ten sposób wyglądających, bo żeby zapleść taką siatkę, to jest niesamowicie dużo pracy. Ten żywopłot to jest żywopłot koło domu. Ale wszystkie druty kolczaste, które stanowią ogrodzenie pastwiska, systematycznie staram się obsadzać i wymieniać na żywopłoty ochronne, bo przez taki żywopłot nie jest w stanie przejść żadne zwierzę. Tutaj koło domu do tego dochodzi, że koty i małe psy po prostu omijają ten żywopłot, nie próbują się przez niego przebić. Więc jest to bardzo taki skuteczny element i też element o dużym znaczeniu biocenotycznym. W maju głogi pięknie kwitną, są gatunkiem pyłkodajnym. Pyłek jest bardzo istotny dla pszczół, jest to pożytek rozwojowy i wiele gatunków innych tutaj się chroni. W tym też pszczołowate, no bo nie możemy zapominać, że ta różnorodność biologiczna, tak jak to motto, które tutaj Pani już wcześniej przywołały, że chronimy ptaki i przez to właśnie, że też chronimy inne elementy. I te żywopłoty, te pasy przeciwwieczne i w szczególności pasy buforowe pomagają nam chronić tą wodę przed spływami, zwiększają infiltrację wody w głąb gleby, swoimi korzeniami drenują tą glebę, tworząc takie kanały, którymi ta woda może wchodzić w głębie i zatrzymywać się. To, o czym musimy pamiętać, żeby sadząc te nasadzenia działać według pewnych zasad.
Myślę, że w tej chwili takim najlepszym podręcznikiem na temat agroleśnictwa jest publikacja wydana przez Jung na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa. I nie jest ona tylko dlatego najlepsza, że jestem jej współautorem, ale jest tak na dobrą sprawę jedynym tak kompleksowo podchodzącym wydaniem do tematu agroleśnictwa w Polsce. Jest kilka publikacji angielskojęzycznych, niemniej jednak tu, jeżeli chodzi o Polskę, to polecam bardzo tą publikację. Znajdziecie ją Państwo na stronie www.agrolesnictwo.pl. 83 strony A4 skompensowanej. Ta książka jest aż gęsta od wiedzy. I dochodzimy do tych pasów obwarowych. W kontekście wody, ochrony wody przed eutrofizacją, przed tymi spływami powierzchniowymi, zanieczyszczeniami biogennymi, pasy buforowe mają tutaj kluczowe znaczenie. One są w stanie przechwycić nawet 98% zanieczyszczeń spływających z pól. Owszem, wszystko zależy od tego, jak ten pas jest szeroki i jak jest zbudowany. Tutaj, jeżeli mówimy o pasach forowych, bardzo ładnie wygląda wierzba biała, o ta odmiana płacząca. Niemniej jednak ona nie spełnia zadania, jeżeli mówimy o pasach buforowych. Korona jest do samej ziemi. Mamy mniej albo nie mamy w ogóle roślin pod tymi wierzbami. A chodzi o to, żeby te rośliny tam były, żeby ich korzenie i żeby one przez swoją obecność mogły zatrzymywać te spływy powierzchniowe. Więc musimy stosować drzewa, które mają koronę wyżej zawieszoną lub też są lekko ażurowe. Muszą tam być też ta warstwa niższa, niższych drzew, krzewów, żeby chwytywać tą materię. Dodatkowo wierzba biała ma tendencję do zacieniania zbiorników wodnych bardzo mocno i stworzenia takich stref beztlenowych, co też negatywnie wpływa nam na wody. Wspomnę tylko jeszcze o ogrodach leśnych. Temat jest tematem takim bardzo niszowym na chwilę obecną w Polsce, stosowanym głównie w permakulturze. I tutaj zachęcam i polecam, bo często jest tak, że właśnie te poszczególne praktyki gdzieś przypisujemy do jednego nurtu, czyli ogrody leśne, permakultura, a permakultura w polskim wydaniu no, czasami po prostu aż odpycha rolników ze względu na to, że jest łączona z jakąś też i duchowością i tym podobnymi. Owszem, można to zrobić w ten sposób, ale dla rolników, którzy powiedzmy nie żyją w ten sposób, nie uznają tego takiego nurtu, jest to często bardzo straszające. Tutaj była pani Bogna, wspominała o języku, że uczą się tego języka technicznego. Często jest tak, że my między sobą, wszyscy mówiąc po polsku, naukowcy, rolnicy, ekolodzy, przyrodnicy, mówiąc o tych samych rzeczach, kłócimy się, po prostu używamy innych słów. Tak samo takim dobrym przykładem jest język zootechniczny, którego używają rolnicy. I ludzie w miastach bardzo często się oburzają z tego względu, bo to jest produkcja zwierzęca, bo to jest przedmiotowe traktowanie zwierząt. Taki mamy język techniczny, jeżeli chodzi o hodowlę i chów zwierząt. I to nie jest wina rolników, że oni są uczeni takiego języka w szkołach średnich, na uczelniach, gdzie po prostu jest to tylko język techniczny. Owszem, on może być w ten sposób odbierany i możemy mówić o pewnej zmianie, żeby tutaj pewne zmiany wprowadzić w tym temacie. Niemniej jednak tak jest, a na tym etapie języka bardzo często się zatrzymujemy. Holistyczne systemy wypasu zwierząt. Tutaj takie podstawy dał André Marcel Wojski. W latach 50. napisał doskonałą książkę Produktywność pastwisk.
Były trzy wydania tej książki w Polsce. W chwili obecnej można ją kupić tylko z drugiej ręki gdzieś na Allegro. Kosztuje naprawdę śmieszne, bo to jak ja chyba kupiłem tą książkę za 8 złotych, o 13 złotych. Jest tu całość wiedzy, może nie całość, bo troszkę to, że tak powiem, też ewaluowało do szerszych systemów. Nie jednak jest cała podstawa, książka doskonale napisana, doskonale się czytająca, którą bardzo Państwu polecam. Dało to podstawy Alanowi Savoremu do stworzenia tak zwanego systemu holistic management, czyli w takim wolnym tłumaczeniu intensywnego rotacyjnego wypasu kwaterowego. Cały opiera się o krzywą wzrostu traw. W początkowym okresie trawy rosną bardzo wolno, później następuje intensywny wzrost i znowu spowolnienie. I chodzi o to, żeby cały czas operować w tym zakresie. W momencie takim, w którym doprowadzimy do nadmiernego wypasu, słońce nam będzie wypalało glebę, to życie też w glebie i taka łąka nie będzie tak skutecznie pełniła tej funkcji ochrony wód, bo ten spływ powierzchniowy będzie większy. Będzie też większe wymywanie biogenów z gleby. Jak do takiego systemu dojść i jak go poprowadzić? Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy zastosowali więcej kwater, żebyśmy zwierzęta częściej przeganiali z jednej kwatery na drugą. Pozwala nam to na osiągnąć taki efekt, że ta ruń ma czas na regenerację. Przyczynia się do wzrostu różnorodności biologicznej, gdyż zwierzęta nie chodzą w jedno miejsce cały czas, nie wyjadają w jednym miejscu nam tej najsmaczniejszej trawy, przychodząc do niej nawet co czwarty dzień, bo już w czwartym dniu pojawiają się takie odrosty, które zwierzę jest w stanie chwycić swoim pyskiem i kolejny raz zgryźć. To prowadzi do tego, że te rośliny nam bardzo często wypadają z runi pastwiskowej, bo są często zgryzane i mają mało substancji zapasowych. Prowadzi też do tego, że jest nagromadzenie w jednym miejscu łajniaków, odchodów zwierzęcych, które znowu spływają nam przy silnych opadach, bo jest ich bardzo dużo w jednym miejscu. I to w miejscu, w którym jest wygolone często do zera, gdzie równocześnie w innych częściach pastwiska mamy tą trawę, którą, czy te rośliny, które zwierzęta nie rosną, dość wysokie. W momencie takim, w którym zwierzęta zagęścimy na jednym terenie, to jest taki dużo bardziej, że tak powiem, i produkcyjny, i też przyjazny środowisku model wypasu, czyli plan wypasu, ważne, ażeby był. On może mieć różne tutaj powiedzmy formy i różnie możemy go stosować, ale ważne, żeby był. I tutaj też chciałem zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie przez zwierzęta 50% roślin, korzenie w ogóle nie przestają rosnąć, a nam o to chodzi, żeby te korzenie, ta masa korzeniowa, która trzyma nam tą glebę, która buduje tą materię organiczną w dużej mierze, żeby ona była jak największa. Przy takim maksymalnym wykorzystaniu, jak to w naszym regionie się często mówi, że szpilkę można znaleźć na pastwisku, wykorzystanie w 90%, 100% korzeni przestaje rosnąć w ciągu na okres 17 dni. Co to oznacza? To oznacza spadek produkcyjności, więc nie tylko ochrona przyrody, ale też ochrona czy wzrost produkcyjności. Tak jak tutaj przed spotkaniem rozmawialiśmy chwilkę z paniami, mówiłem, że musimy zmienić trochę tą retorykę, że ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności czy różnorodności biologicznej nie opłaca się rolnikom i trzeba do niej dopłacać. To jest w naszym interesie, żeby ta różnorodność biologiczna była jak najwyższa. Chodzi o stabilność ekosystemów, agrocenozy. Tutaj też jest taki bardzo ciekawy przykład. Oczywiście te wszystkie systemy mają jakieś tam swoje nazwy.
Ja powiem szczerze, przez długi czas stosowałem ten system, nawet nie wiedziałem, że to jest uznane za jakiś system i ma jakąś osobną nazwę, tak zwane bell grazing, czyli karmimy zwierzęta na pastwisku. Bardzo dużo pozostały tak zwane niedojady. Tutaj widzimy w górnej części nad tymi krowami takie placki, pozostałości, posianie. To jest przemieszane z odchodami, więc automatycznie mamy mniejszy ten spływ powierzchniowy, bo jest ta materia organiczna, która nam wchłania, która trzyma tą wodę i te substancje nawozowe w glebie. Zwiększa nam ilość próchnicy, a tym samym węgla, który stanowi ten filtr w glebie, bo to węgiel, tak jak mamy filtry aktywne, węgiel trzyma nam substancje nawozowe w glebie. On stanowi ten filtr, który to przechwytuje. Chciałem Państwu tylko pokazać taki graf, łąki kośno-pastwiskowe w systemie takim ciągłym wypasu mogą zgromadzić tutaj powiedzmy do 200-250 kg. Łąki kośno-pastwiskowe wykorzystywane w sposób rotacyjny mogą zgromadzić nawet dwa razy taką ilość węgla w roku. Więc mamy bardzo przy jeszcze wyższej produkcyjności, bo rotacja nie oznacza to, że wykorzystujemy je w jednym roku, a w kolejnym roku ich nie wykorzystujemy. Tylko rotacja oznacza to, że na to pastwisko wchodzimy kilka razy w roku, dając tej runi okres taki na odpoczynek, okres spoczynku. Keyline farming. Chodzi o to, żeby jak najwięcej wody zatrzymać w glebie, w krajobrazie, w gospodarstwie. I tutaj mamy taki przykład rowów konturowych, gdzie woda podczas opadów wpływa i ona musi wsiąknąć w tą glebę, bo nie ma jak odpłynąć. Oraz takich tutaj rowków, co po prawej stronie widzimy. To jest, te rowki się tworzy poprzez zastosowanie takiego pługu Yeomansa. On przypomina, czy jest taką powiedzmy pewnym modelem głębosza łąkowego. W Polsce nazywa się to głębosz łąkowy. Nie odwracamy gleby, ale wyorowywujemy takie bruzy. I podczas opadu ta woda musi wpłynąć w głąb gleby, czyli zatrzymujemy tą wodę. Tworzymy przestrzeń, gdzie korzenie mogą wrosnąć, w szczególności jak gleba jest gdzieś zbita, skompensowana. Woda może wsiąknąć, korzenie mogą sięgnąć też głębiej. A te wszystkie spływy powierzchniowe biogenów nam się zatrzymują w tych miejscach. To są lata 50. ubiegłego wieku. To nie odkrywamy nic nowego. Tu mamy tak przykład właśnie tego gospodarstwa Yeomana w Australii z lotu ptaka. I bardzo dobrze tutaj widać te rowy konturowe, poniżej których jest ta zielona trawa. I chciałem Państwu też pokazać, jak tutaj poniżej tych pasów drzew, nazwijmy to rowów konturowych czy zadrzewień, które pełnią te funkcje, jak inaczej rozsiąka się ta woda po terenie. Tutaj mamy bardziej takie skompensowane w jednym miejscu, tutaj mamy niemalże po całej powierzchni. Z rowów konturowych możemy też w przypadku nadmiaru opadów wodę tą gromadzić w zbiornikach i później ją także używać do nawodnień. Gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru, okres wiosenny, nadmierny opadem latem, w lokalnych małych zbiornikach retencyjnych. Tutaj pani Bogna wspomniała na temat rowów melioracyjnych. One bardzo często poprzez system niedziałających zastawek pełnią rolę rowów odwadniających, a nie rowów melioracyjnych, które nam pogarszają ten bilans wodny i tak na dobrą sprawę jeszcze przyspieszają spływ biogenów do wód. Mała retencja to akurat zbiornik, który wykonałem u siebie w gospodarstwie, około 20 metrów sześciennych wody. Tam on tak na zdjęciu nie wygląda, ale jest takiej średniej wielkości. Przy cieku wodnym, przy czym cieku wodnego nie zagrodziłem, tutaj to jest swobodny przepływ.
Jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, już w pierwszym roku po zbudowaniu w tym zbiorniku znalazłem pływaka żółtobrzeszka. Było po prostu niesamowicie duża ilość skrzeku kumaka górskiego. Więc tym wszystkim wpływamy też na te pozostałe elementy. Biowęgiel. Temat nowy. Biowęgiel jest efektem pirolizy, czyli beztlenowego spalania masy organicznej. Może być z drewna, może być z innych roślin, może być nawet z kości robionych zwierzęcych, z piór i tym podobnych. Przez długi czas naukowcy zastanawiali się, dlaczego w Ameryce Południowej te bardzo żyzne gleby, tak zwana terra preta, ma tak regularne kształty. Odkryli, że to Indianie już parę tysięcy lat temu byli w stanie wytworzyć takie gleby poprzez zastosowanie biowęgla, poprzez zastosowanie węgla drzewnego zmieszanego z węglem z pozostałości tam pióra, kości i inne były spalane w taki sposób, żeby ten węgiel nam powstał i żeby go dostarczyć do gleby. Ten węgiel ma okres trwania w środowisku, jak go zastosujemy, nawet do 1000 lat, więc to jest substancja, którą podajemy jednorazowo. W badaniach, które zrobiliśmy w próbach u mnie w gospodarstwie, na stokach, gdzie tej wody rzeczywiście było mało, zastosowaliśmy tonę i 5 ton biowęgla na hektar. Obydwa te doświadczenia przyniosły wzrost około 30% ilości biomasy, którą pastwiskowej, łąkowej, którą tam pozyskuję. Nie 5, 10, 30% i to jest efekt trwały. Dla przykładu zrębki przyniosły w pierwszym roku nawet może minimalny spadek, ale tak w, no powiedzmy w okolicach zera przyrostu. W kolejnych latach gdzieś tam to wzrosło do 15%, ale zrębki się rozłożył, to nie jest węgiel trwały. Tu dostarczamy substancję bardzo, bardzo trwałą do gleby. Panie Marcinie, przepraszam, że przerywam, 7 minut. 7 minut przekroczyłem, czy 7 minut do końca? Zostało. A, no to bardzo, bardzo, bardzo dobry czas mamy. Tutaj widzicie Państwo na zdjęciu mikroskopowym strukturę węgla. Jeden kosteczkę biowęgla o wymiarach 1 na 1 na 1 centymetr, jeżeli byśmy rozwinęli te wszystkie struktury, pokryłaby ona całe boisko piłkarskie. To jest tak porowaty materiał. Stąd wynika ta jego zdolność sorpcyjna do zatrzymywania tych biogenów w glebie, do zatrzymywania nawozów. I stąd też ten węgiel, w tym węgiel organiczny jest tak istotny w tym procesie. Systemy bezorkowe, czy też systemy rolnictwa konserwującego mówią o trwałej okrywie gleby i stosowaniu płodozmianu. Jeżeli mamy glebę okrytą, nie mamy spływów powierzchniowych, czyli wszelkiego rodzaju ściółkowanie. Tutaj niektórzy właśnie powiedzmy nie stosują słomy akurat przy truskawkach ze względów na ślimaki, ale są różne systemy, różne rodzaje ściółki, które możemy zastosować. O czym jest to rolnictwo tak zwane bezorkowe? Stosujemy tyle zabiegów, ile jest to konieczne i jednocześnie najmniej, ile jest to możliwe. Wprowadzamy inne maszyny. Tutaj jest często zarzut, że te maszyny są bardzo drogie. Niektórzy rolnicy na własną rękę przerabiają maszyny, które mają dostępne w gospodarstwie i z powodzeniem je stosują w takich systemach. Chodzi też o tą kompensację gleby. Jeżeli gleba ma złą strukturę, jest zbyt zbita, ta woda nie może wsiąknąć nam w tą glebę. To przyczynia się do spływów powierzchniowych, a spływy powierzchniowe to są znowu zanieczyszczenia wód nawozami z terenów rolniczych. Ma też taka gleba gorszą produktywność, więc jest to bardzo, bardzo
istotne. No i mówimy o tych biogenach i to jest często dla nas taki mglisty obrazek, że coś tam spływa, że spływa woda, która jest, zawiera nawozy. Erozja w warunkach tradycyjnej uprawy może przekraczać 100 ton na hektarze. W Hiszpanii są regiony, w których rokrocznie tracą 90 ton gleby na hektarze. To są niesamowite ilości, to jest niesamowite też zanieczyszczenie wód tymi biogenami. Tutaj, żeby lepiej trochę ten proces zrozumieć, musimy zerknąć na energię kropli wody. Ona powoduje rozbicie struktur glebowych i zasklepianie na koniec powierzchni gleby. Zmniejsza przesiąkanie i drastycznie zwiększa wymywanie gleby i biogenów. I tutaj macie Państwo na tym obrazku przedstawione, jak to działa na gruncie nieokrytym i na gruncie okrytym, gdzie nie ma tego rozbijania tych struktur. Stąd też tak ważna jest ta okrywa gleby. Czyli nie tylko, że tutaj ona chroni glebę przed nadmiernym parowaniem, nadmiernym nagrzewaniem się, że dostarcza nam tej materii organicznej do gleby, ale też ogranicza to wymywanie gleby. Różnorodność biologiczna, tutaj mamy przede wszystkim zdrowsze i stabilniejsze systemy, ekosystemy rolne. Tu mamy kwestię dzikich zapylaczy, gdzie duża część dzikich zapylaczy gniazduje w glebie. Jeżeli całą powierzchnię użytkujemy rolniczo, jeździmy po niej maszynami, ciągnikami, oramy i podobne, nie ma takiej możliwości, żebyśmy mieli dzikie zapylacze. Mamy wydłużone łańcuchy pokarmowe, co bardzo nam tutaj pozytywnie wpływa na te wszystkie aspekty. Oraz wsparcie i wzbogacenie cykli wodnego i węglowego. Tą różnorodność biologiczną to chodzi też o głębokość korzenia się poszczególnych roślin. I siejąc łąkę, jeżeli już użytkujemy łąkę w taki sposób, że co parę lat ją przeorowujemy, albo w momencie, w którym wsiewamy nową łąkę, pamiętajmy o tym, żeby dobrać takie gatunki traw i roślin bobowatych, które swoimi korzeniami nam zajmą cały ten profil glebowy, który mogą wykorzystać. I wtedy w okresach suchych one nam, że tak powiem, te rośliny, które korzenią się głębiej, będą rosły lepiej. W okresach mokrych te, które płytko korzenią, będą nam wzrastały lepiej. Zapewniamy taką stabilność tej produkcji. No i tutaj już powoli zbliżając się do końca, proszę zobaczyć, jak na różnorodność biologiczną wpływa zróżnicowanie krajobrazu. I ta różnorodność biologiczna bezpośrednio przekłada się też i na glebę, na procesy glebotwórcze, no bo procesy glebotwórcze odbywają się przy udziale organizmów żywych. Więc widzimy, jak to jest wszystko powiązane. Nie możemy tak na dobrą sprawę mówić o cyklu wodnym, który jest bezpośrednio powiązany ze spływem biogenów, w oderwaniu od cyklu węglowego. Nie możemy mówić o ochronie wód, nie mówiąc o ochronie gleby, nie mówiąc o ochronie różnorodności biologicznej. Więc potrzebujemy tutaj w moim odczuciu takiego szerszego, bardziej holistycznego podejścia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Myślę, że może być dużo kwestii, które można rozwinąć i poruszyć, ale tymczasem, żeby nie przedłużać, chciałabym poprosić Aleksandrę Pępkowską-Król o zabranie głosu. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Ja bardzo też dziękuję za wystąpienia przedmówców.
I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o propozycjach zmian w polskiej polityce rolnej, które Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jak i Koalicja Rolnictwo dla Przyrody proponują w zakresie wymogów i interwencji służących ochronie wód, ale też retencji oraz odtwarzania terenów podmokłych. I to moje wystąpienie, tak jakoś jak sobie układałam tą swoją prezentację, to okazało się, że ono będzie takim podsumowaniem też no, całego naszego projektu i tego wszystkiego, do czego w trakcie doszliśmy. I też już niektóre z tych rzeczy, które sobie zaplanowałam, zostały powiedziane, ale jeszcze raz pewnie przynajmniej trochę do tego nawiążę. Także taki problem, którym chcieliśmy się w tym projekcie zająć, to było zanieczyszczenie wód, w tym wód Morza Bałtyckiego biogenami. I wiemy, że około 40-50% ładunków biogenów trafiającego do wód pochodzi właśnie z obszarów rolniczych. Biogeny, tutaj przede wszystkim azot i fosfor, które pochodzą między innymi z nawozów wykorzystywanych czy to na polach uprawnych, czy na łąkach. I teraz to, co jest tutaj najważniejsze, żeby, znaczy tak przeciwdziałać temu musimy, mamy dość ambitne cele w tym zakresie. HELCOM, czyli organizacja, która zajmuje się ochroną Morza Bałtyckiego, takie cele nam wyznacza. No i teraz możemy stosować różnorakie techniki i metody właśnie po to, żeby ten wpływ zanieczyszczeń z obszarów rolniczych zmniejszać, redukować. I o wielu z tych technik powiedział mój przedmówca, pan Marcin Wójcik, i można je podzielić tak bardzo zgrubnie na techniki agrarne służące redukcji ładunku zanieczyszczeń i one są w dużej mierze właśnie powiązane z ochroną gleby, czy to jej struktury, czy żywności. I tutaj w dużej, tak jakby bardzo ważną rzeczą jest wzbogacanie tej gleby o materię organiczną. I tych technik jest bardzo dużo i one są bardzo, bardzo ważne. Natomiast równolegle mogą być stosowane metody oparte o naturalne rozwiązania, które wykorzystują właściwości naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. I tutaj ja będę się skupiać na pasach buforowych i wagiennych strefach i terenach podmokłych. Tutaj sobie wpisałam wagienne strefy buforowe, ale aż tak daleko nie dojdę. Natomiast tutaj też właśnie pan Marcin świetnie ten temat pasów buforowych wprowadził, więc będę mieć trochę mniej pracy. I to, co też zostało już powiedziane, ale pozwolę sobie podkreślić, to to, że te metody oparte na naturalnych rozwiązaniach mają bardzo, bardzo dużo korzyści. To nie jest tak, że one tylko temu jednemu celowi, czyli redukcji spływu biogenów służą. I w zasadzie wszystkie zostały wymienione, więc chyba nie muszę się tutaj jakoś tak bardzo powtarzać. Retencja wody, klimat, ochrona gleb, czy właśnie też ochrona różnorodności biologicznej powiązanej z krajobrazem rolniczym, która dla nas, dla naszej organizacji jest szczególnie ważna. I teraz to, co jest problemem, to to, że ujęcie tego problemu jakości wód, retencji czy potrzeby odtwarzania terenów podmokłych w polskim planie strategicznym nie jest dostateczne. I właśnie tych metod opartych na naturalnych rozwiązaniach rolnikom zbyt wielu nie zaproponowano. I to powoduje, że no właśnie jakby mniej skutecznie działamy chociażby na rzecz właśnie tego redukowania spływu zanieczyszczeń. I dlatego my podjęliśmy taką próbę wspólnie z ekspertami Koalicji Rolnictwo dla Przyrody, aby zaproponować zmiany. Zarówno w zakresie już istniejących, ujętych w planie strategicznym wymogów i interwencji, jak i wprowadzenia nowych takich rozwiązań nieujętych dotychczas. I teraz bardzo krótko powiem, co to jest Koalicja Rolnictwo dla Przyrody, bo o naszej organizacji już powiedziałam, natomiast o tym nie. Koalicja Rolnictwo dla Przyrody to jest koalicja, która powstała w 2020 roku, tworzy ją 5 organizacji pozarządowych, które zajmują się w Polsce ochroną przyrody i w dużej mierze właśnie ochrony przyrody powiązanej z krajobrazem rolniczym. I działamy, takim naszym głównym celem jest zmiana polityki rolnej właśnie w zakresie dotyczącym ochrony różnorodności biologicznej, ale także ochrony wód w krajobrazie
rolniczym. I te propozycje, jakby tworzy, jakby ten dokument ochrona wód i mokradeł w krajobrazie rolniczym, który tutaj Państwo widzicie, jeszcze nie jest opublikowany, zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, ale on jakby powstał w oparciu o takie pomysły, które już wcześniej mieliśmy i proponowaliśmy je na etapie konsultacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej, jak i zawarliśmy tam już też nowe pomysły. I teraz to, co jest ważne, to to, że jakby regulacje unijne dotyczące polityki rolnej umożliwiają nam zmianę planu strategicznego w trakcie jego wdrażania. Każdy kraj członkowski może zaproponować takich 8 grup poprawek i to w Polsce już się przynajmniej raz odbyło. Już raz nasze Ministerstwo Rolnictwa prośbę o takie poprawki zgłosiło i to działa, więc jakby to nie jest tak, że wymyślamy sobie tutaj jakieś pomysły, proponujemy jakieś modyfikacje czy zmiany niepotrzebnie, bo właśnie one mogą jak najbardziej zostać wykorzystane. Jeśli chodzi o propozycje zmian w zakresie wymogów i istniejących interwencji. Aha, to jeszcze może teraz powiem tylko takim tytułem usprawiedliwienia, ponieważ mamy ograniczony czas, to ja wyciągnęłam z naszego raportu tylko takie najważniejsze w kontekście ochrony wód kwestie, ale raport jest oczywiście dużo bardziej szczegółowy i to wszystko, co będę prezentować, jest dużo bardziej szczegółowo opisane w samym dokumencie. Propozycje zmian w zakresie wymogów i istniejących interwencji to między innymi takie mocne położenie nacisku na normę drugą dobrej kultury rolnej dotyczącą ochrony terenów podmokłych i torfowisk. To tak przypominając, to jest taka norma, która ma chronić gleby organiczne użytkowane rolniczo. I ona została w Polsce, jej wdrażanie w Polsce zostało przesunięte do 2025 roku i jak już jakby zacznie działać, to obejmie gleby organiczne, które też jeszcze jakby nie są zmapowane i to jakby był też jeden z powodów, dla których Polska jakby poprosiła o przesunięcie wdrażania tej normy, czy tam skorzystała z możliwości przesunięcia wdrażania tej normy, że musimy taką mapę dopiero stworzyć. I to, co jest tutaj dla nas kluczowe, to by, jak już ta norma zacznie działać, była ona skutecznie egzekwowana, czyli skutecznie egzekwowany był zakaz przekształcania, w tym zaorywania gruntów podlegających ochronie w ramach normy, i by też wprowadzony został zakaz odnawiania istniejących i tworzenia nowych systemów odwadniających. I to jest o tyle ważne, że przykład innych krajów pokazuje, że tam niekoniecznie tego typu zakazy zostały wprowadzone, jakby pozostawiono pewne furtki i to jest bardzo złe oczywiście, bo może prowadzić do dalszej degradacji właśnie takich siedlisk czy generalnie gleb organicznych. Kolejna rzecz to norma 9, która dotyczy ochrony trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym w obszarach Natura 2000, tak zwanych TUZ-ów C. I ta norma już działa, znaczy ona już w ogóle działała w poprzedniej perspektywie, ale jakby też już została wdrożona i w tej nowej perspektywie. I tutaj na etapie powstawania planu strategicznego zwracaliśmy uwagę na to, że musimy znać dokładnie metodykę wyznaczania tych obszarów i to rzeczywiście zostało uzupełnione w planie strategicznym i zaproponowano, że tą ochroną jako tuzy cenne przyrodniczo zostaną ujęte wszystkie działki z trwałymi użytkami zielonymi z obszarów Natura 2000, dla których powstały plany zadań ochronnych i w których to planach te konkretne działki zostały ujęte, dla nich zostały zaproponowane działania ochronne. Natomiast w przypadku pozostałych obszarów Natura 2000 miało się to odbyć w ten sposób, że różnego rodzaju dane miały posłużyć do wyznaczania tych obszarów, tych trwałych użytków zielonych.
No i na tym etapie już wdrażania planu strategicznego, w momencie, kiedy powstawało rozporządzenie dotyczące tej normy, okazało się, że to nie do końca wszystkie trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo zostały ujęte w tym, powiedzmy to, rejestrze. No i w związku z tym nasza koalicja Rolnictwo dla Przyrody zawnioskowała o to, żeby w przypadku obszarów Natura 2000, dla których właśnie nie ustanowiono do tej pory planów zadań ochronnych czy planów ochrony, wszystkie działki ewidencyjne trwałymi użytkami zielonymi z obszarów tego typu zostały ujęte jako tuzy cenne przyrodnicze na zasadzie takiej zasady przyzorności, tak? Nie możemy tam zniszczyć niczego, bo potencjalnie wszystko tam może być cenne przyrodniczo. I do tej naszej sugestii przychyliła się Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, również zawnioskowała o to do Ministerstwa Rolnictwa na etapie konsultacji i rozporządzenia, ale to nie zostało uwzględnione. Więc na razie jakby mamy takie poczucie, że wiele trwałych użytków zielonych w takich obszarach jest teraz zagrożonych, czyli na przykład rolnik, nie mając takiej działki określonej jako trwały użytek zielony cenny przyrodniczo, może ją, powiedzmy, zaorać. I teraz to też jeszcze na tym etapie konsultowania rozporządzenia poprosiliśmy, żeby w tym procesie wyznaczania tych tuzów cennych przyrodniczo uwzględniać wszelką dostępną wiedzę na temat najcenniejszych zasobów przyrodniczych kraju. I tutaj jako przykład podaliśmy takie zasięgi występowania cennych gatunków ptaków, które między innymi właśnie też na potrzeby programu rolno-środowiskowo-klimatycznego były w tym roku tworzone. I kolejna rzecz z takich istniejących, które według nas wymagają modyfikacji, to jest ekoschemat retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych. To jest w zasadzie taka jedyna interwencja, która, no, powiedzmy, mieści się w tej kategorii metod opartych o naturę, która została wdrożona i ma służyć temu, by w krajobrazie rolniczym w Polsce retencjonowanej było więcej wody. Natomiast to też od dawna podnosiliśmy, ona została bardzo mocno ograniczona do trwałych użytków zielonych, na których jednocześnie wdrażane są inne interwencje, takie jak tam wybrane ekoschematy czy działania rolno-środowiskowo-klimatyczne. I my postulujemy, to jest taki najważniejszy postulat związany z tą interwencją, by wdrażanie tego ekoschematu było możliwe na wszystkich trwałych użytkach zielonych. Jeśli chodzi o nowe propozycje, to tego jest kilka, spróbuję to takimi blokami przedstawić. I taka propozycja, która też była zgłaszana jeszcze tam 2 lata temu na etapie tworzenia planu strategicznego, to przekształcenie gruntów ornych w użytki zielone na terenach zagrożonych podtopieniami i w obszarach Natura 2000. I tu chodzi o takie miejsca, które są wykorzystywane jako grunty orne, a znajdują się na terenach właśnie zagrożonych podtopieniami, z których wymywanie biogenów jest bardzo, bardzo duże i które jakby same w sobie są zagrożeniem dla wód. I w naszym jakby odczuciu gospodarstwa rolne powinny mieć możliwość przekształcania tego typu użytków z powrotem w użytki zielone. I ta praktyka mogłaby być realizowana zarówno poprzez ekoschemat, czyli takie zobowiązanie jednoroczne, jak i taką interwencję rolno-środowiskowo-klimatyczną, 5-letnią, która doprowadzałaby do powstania już trwałego użytku zielonego, bo żeby mógł powstać trwały użytek zielony, musi minąć 5 lat. I najważniejsze byłoby tutaj ekstensywne użytkowanie, w tym przede wszystkim ograniczenie nawożenia. I to, co jest tutaj bardzo ważne, to to, że taka interwencja może dostarczać wielorakich korzyści, wielu z tych, które wymieniłam na początku, ale w tym też podniesienia walorów krajobrazowych dolin rzecznych, bo często takie pola uprawne są taką plombą pomiędzy trwałymi użytkami zielonymi i to są takie ewidentne miejsca, które kiedyś były wykorzystywane jako użytki zielone, a potem zostały zaorane, a ich użytkowanie zostało zintensyfikowane.
Kolejna rzecz to są, aha, jeszcze może tutaj powiem ważną rzecz, że to nie jest jakaś taka nowatorska interwencja, ona jest wdrażana w innych krajach, między innymi w Czechach, w Niemczech i chyba jeszcze w jakimś jednym planie strategicznym zostało takie działanie ujęte. Następna rzecz to pasy buforowe, o których pan Marcin Wójcik sporo powiedział. Generalnie chodzi o to, że to są pasy biocenos, które są w ograniczonym zakresie użytkowane lub w ogóle są wyłączone z takiego użytkowania. Przede wszystkim zakazane jest tam stosowanie substancji szkodliwych i naruszanie struktury gleby, jak również wypasu. I one oddzielają czy to cieki, czy zbiorniki wodne, czy na przykład cenne tereny podmokłe od gruntów rolnych i użytku od gruntów rolnych i chronią wody przed wpływem zanieczyszczeń, ale to oczywiście nie jest jedyna ich funkcja. I też to powiedział pan Marcin Wójcik, że skuteczność tych pasów zależna jest od wielu charakterystyk, między innymi od szerokości, ale też od podłoża, nachylenia terenu, czyli jakby prędkości spływu i tym podobnych rzeczy. I to są też rozwiązania, które są bardzo często wdrażane. Bardzo to jest mocno temat eksplorowany w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i coraz powszechniejszy w Europie. I też jeśli chodzi o inne plany strategiczne, o inne polityki rolne, to dobrym przykładem jest Flandria w Belgii, gdzie wprowadzono zarówno ekoschemat, jak i interwencję rolno-środowiskowo-klimatyczną w tym zakresie. Każda z nich ma kilka wariantów i no naprawdę różnorodność metod zaproponowano tam rolnikom. Zobaczymy, czy to rzeczywiście się spotka jakby z zainteresowaniem samych rolników. I to też jest ważne, że mamy obecnie w polityce rolnej taką normę, która mówi o zakazie stosowania nawozów i pestycydów w strefach buforowych. Natomiast pasy buforowe nie mają tak bardzo dużo wspólnego ze strefami buforowymi w rozumieniu tej normy i w rozumieniu programu azotonowego, bo program azotonowy tą normę czwartą doprecyzowuje, ponieważ tam zakazane jest jedynie właśnie stosowanie tych substancji, natomiast cały czas gleba może być przeorywana i, no i to użytkowanie może być bardzo intensywne właśnie z pominięciem stosowania tych substancji, więc brakuje tych korzeni, które były na rycinach w prezentacji pana Marcina i tym podobnych rzeczy, które właśnie pełnią tę funkcję redukcji spływu. I to, co my proponujemy, to również ekoschemat i interwencja rolno-środowiskowa. Wiadomo, że im dłużej taki pas buforowy jakby istnieje, rośnie, tym lepiej, tym jest bardziej stabilny, tym te struktury korzeniowe są większe, ale w naszym odczuciu gospodarstwa rolne powinny mieć możliwość wypróbowania, tak, zastanowienia się, czy rzeczywiście chcą kontynuować to w kolejnych latach. Dlatego fajnie byłoby, gdyby właśnie takie dwie opcje, zarówno jednoroczne zobowiązanie, jak i wieloletnie im zaproponować. I w naszym też takim przepisie na te pasy powinny być to pasy o szerokości 5 do 10 metrów, pokryte roślinnością trawiastą i drzewami, znaczy lub, tak. I ten ograniczony sposób użytkowania to przede wszystkim zakaz, jak na poprzednim slajdzie, ale też zakaz usuwania drzew. Kolejna rzecz, już prawie jakby zbliżam się do końca, taka największa może modyfikacja, to taka propozycja dania możliwości rolnikom odtwarzania zdegradowanych terenów podmokłych. I tutaj właśnie temat bagiennych stref buforowych, to tak troszkę tylko przypomnę, czym są te bagienne strefy buforowe. To są takie strefy również oddzielające tereny rolnicze od wód, tudzież teren cennych przyrodniczo terenów podmokłych. I one w przeciwieństwie do pasów buforowych wymagają takiego wysokiego stopnia uwodnienia. Te strefy buforowe są realizowane przez różnego rodzaju ekosystemy,
bądź to są takie większe obszarowe ekosystemy, na przykład torfowisk czy terenów zalewowych rzek, ale funkcje takich bagiennych trawoforowych pełnią też rzeki, cieki o naturalnym biegu, takie zrenaturyzowane, które właśnie spowalniają spływ i podtopione bagniste brzegi też wychwytują ten materiał, te zanieczyszczenia. I to są metody, tak to nazwijmy, które wymagają takiego szerokiego zarządzania w skali całych zlewni. Bardzo, bardzo ważne jest to właśnie to zarządzanie krajobrazowe. I bardzo trudne i bardzo jakby trudne są do realizowania poprzez indywidualne gospodarstwa rolne. Dlatego jakby długa droga przed nami, żeby to zaczęło działać w Polsce. Natomiast to, co jest ważne, to właśnie umożliwienie rolnikom na przykład wspólnotowego wdrażania programów rolno-środowiskowo-klimatycznych. To od lat też walczymy o to, żeby w Polsce było to możliwe, co pozwoliłoby właśnie na takie szersze zarządzanie tego typu rozwiązaniami. No a także to nie uda się bez takich programów, które obejmą cały kraj. I tutaj dobrym przykładem jest taki duński program odtwarzania terenów podmokłych realizowany już od 1998 roku poprzedniego wieku. I tam naprawdę w tysiącach hektarów te tereny podmokłe są renaturyzowane. I wyniki, jakby efekty tego programu już są widoczne i pokazują, że po właśnie takich etapach prac, kiedy gdzieś tam w jakiejś konkretnej dolinie zlewni odtworzono prawie 1000 hektarów terenów podmokłych, odnotowuje się nagły i bardzo istotny spadek ładunku zanieczyszczeń, które z tej zlewni spływają do rzek. I to, co my proponujemy, to jest interwencja rolno-środowiskowo-klimatyczna dla rolników, którzy jakby chcieliby się przyczynić do odtwarzania tych stref buforowych, która polega na podniesieniu poziomu wód gruntowych na trwałych użytkach zielonych i obejmuje zdegradowane przez meliorację tereny podmokłe, w tym przede wszystkim torfowiska. I to podniesienie poziomu wód gruntowych gospodarstwo rolne mogłoby osiągnąć poprzez piętrzenie wody w rowach melioracyjnych, poprzez całkowitą likwidację rowów, ale też, i tutaj taki bardzo mocny nacisk, to może być osiągnięte dzięki działalności Bobra Europejskiego. I to też jest jakby po to, jakby ta nasza propozycja jest też po to, żeby zmieniać nastawienie rolników, rolniczek do właśnie tej działalności Bobra. Bo teraz, przynajmniej takie jest moje odczucie, w większości przypadków Bóbr no, jakby nie cieszy się wielką sympatią, a być może gdyby właśnie gospodarstwa rolne miały możliwość pozyskiwania dopłat jakby za to, że Bóbr im zmienił stopień uwodnienia gruntów, to byliby bardziej chętni temu gatunkowi. No i to podobnie jak ekoschemat retencyjny proponujemy, żeby była interwencja, która wymaga osiągnięcia minimalnego stopnia wysycenia profilu glebowego przez wodę w określonym czasie i też ważne jest ekstensywne użytkowanie takich ponownie nawodnionych gruntów. One nie mogą być użytkowane intensywnie, ale no, samo to nawodnienie też wyklucza to intensywne użytkowanie. Ale co jest ważne, mogłoby być to użytkowanie na potrzeby paludikultury, czyli tak zwanego rolnictwa bagiennego, które w Polsce realizowane jest na przykład w postaci upraw trzciny, którą się pozyskuje po to, żeby produkować pokrycia dachowe czy inne materiały budowlane. To jest taki trend, który się rozwija w Europie i jest coraz więcej jakichś nowatorskich rozwiązań. Na zachodzie Europy uprawia się pałkę wodną, która też ma bardzo dużo różnych zastosowań, w tym właśnie do produkcji materiałów budowlanych, ale także na przykład coraz częściej słyszy się o hodowli torfowców, które pozyskuje się po to, żeby tworzyć takie podłoża ogrodnicze zastępujące torf, którego nie powinniśmy wykorzystywać, bo robiąc to niszczymy tak cenne ekosystemy, jakimi są torfowiska. To oczywiście tylko tak i przegląd najważniejszych wymogów.
I jeszcze na koniec taki drobny akcent ptasi, no bo jesteśmy organizacją zajmującą się ochroną przyrody. Pola czajkowe to też był ekoschemat, który proponowaliśmy na etapie tworzenia planu strategicznego. Chodzi o to, żeby na polach uprawnych, na dużych polach uprawnych o powierzchni powyżej 5 hektarów, w których występują obniżenia terenu, przynajmniej okresowo zalewane wodą, tworzyć takie ugorowane pola, nazywamy je polami czajkowymi, gdzie zakazane jest nawożenie, no oczywiście zaorywanie w określonym okresie, używanie środków ochrony roślin. I to są takie enklawy ważne dla siedlisk tęgowych ptaków, takich jak czajka, ale też sieweczki rzeczne i obrożna, skowronek czy świergotek polny. Czyli tutaj jakby głównym celem tego ekoschematu jest ochrona różnorodności biologicznej, w tym przede wszystkim ptaków, ale ponieważ no, ogranicza się tutaj wykorzystywanie nawozów czy środków ochrony roślin, to też się to przyczynia do redukcji ilości tych zanieczyszczeń, które w obszarze rolniczym powstają. I tutaj jeszcze takie zdjęcie pola czajkowego z Niemiec, z Saksonii, bo to również nie jest jakby nowy, nowatorski pomysł, tylko interwencja, która jest wdrażana w kilku krajach, właśnie między innymi w Niemczech czy w Anglii. I teraz na końcu jeszcze takie najważniejsze wnioski też no, jakby z całego projektu dotyczącego promocji tych rozwiązań opartych o naturę, że tak jakby to, czy uda nam się zachęcić wiele gospodarstw, wielu rolników, rolniczek do stosowania tego typu metod, będzie w dużej mierze zależało od stanu wiedzy rolników, rolniczek, w tym w zakresie właśnie korzyści wdrażania rozwiązań opartych na naturze, bo oprócz tych wszystkich korzyści, które wymieniamy, tych środowiskowych, tych usług ekosystemowych, to właśnie tu też podkreślał pan Marcin, tego typu działania przynoszą wiele korzyści samej gospodarce rolnej, bo to jest przede wszystkim poprzez zwiększanie plonów. Czy to dzięki właśnie większej dostępności wody, czy to przez to, że mamy w krajobrazie rolniczym więcej zapylaczy. To o ile te niektóre z naszych pomysłów są bardzo proste do wdrożenia i przetestowane już w innych krajach, to też niektóre nie. I wydaje nam się, że bardzo ważne byłoby pilne wprowadzenie takich programów pilotażowych, które pozwoliłyby przetestować i jakby sporządzić przepisy na te rozwiązania, które będą odpowiadały no, specyfice naszych terenów rolniczych, naszemu krajobrazowi rolniczemu. To, co jest też bardzo ważne, co nasza koalicja bardzo często podkreśla, to że jakby płatności rolne, szczególnie płatności rolne środowiskowo-klimatyczne, nie są wystarczająco wysokie i przez to wielu rolników, tu w szczególności takich, którzy nie dysponują wielkimi gruntami, nie jest dostatecznie mocno zachęconych do tego, żeby je wdrażać. I to jakby to jest złe, bo przez to jakby program rolno-środowiskowo-klimatyczny nie jest w tak dużym zakresie, jakbyśmy chcieli wdrażany, natomiast no, to tego samego dotyczą te nowe propozycje. I tutaj bardzo ważne jest, żeby wziąć pod uwagę dobra publiczne, usługi ekosystemowe, które gospodarstwa rolne wdrażające tego typu rozwiązania dostarczają. I one również powinny, jakby ich wartość również powinna być uwzględniana podczas kalkulowania wysokości tych płatności. Czyli ona, jakby ta wartość tych dóbr publicznych powinna wpływać na to, że te płatności są po prostu większe. I to, co jest też super ważne, kiedy mówimy o wydawaniu publicznych pieniędzy, to to, wiemy to już z badań przeprowadzonych między innymi na Uniwersytecie Warszawskim przez zespół profesora Giergicznego z Katedry Ekonomii Ekologicznej, że wysoka społeczna akceptacja ponoszenia, że mamy bardzo wysoką społeczną akceptację ponoszenia kosztów odtwarzania i ochrony terenów podmokłych. I to powinien być też ważny argument, no bo właśnie skoro społeczeństwo to akceptuje, to właśnie tak powinniśmy te pieniądze, które są tak naprawdę pieniędzmi publicznymi, spożytkować. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki, Ola, za super ciekawe wystąpienia.
Mamy, troszkę przekroczyliśmy czas, za co bardzo przepraszam, ale jeżeli zostaną Państwo z nami chwilę, to jeszcze może będziemy mieli kilka minut na pytania. Widzę, że jest jedno pytanie, Olu, do Ciebie. Jak definiuje się tereny zagrożone podtopieniami? Nie wiem, czy mogłabyś się odnieść do tego? To ja bardzo szybko odpowiem. Jest taka warstwa, tak, to nie było tego w mojej prezentacji, jest taka warstwa dostępna na geoportalu, ona została stworzona dla całego kraju, także wiemy, gdzie są dokładnie te tereny. Dzięki. Czy ktoś z panelistów może ma jakieś komentarze, przemyślenia po wysłuchaniu wszystkich wystąpień? Ja widziałam też ciekawe pytanie do pana Marcina Wójcika, ale one zniknęło, nie wiem. Tak, było pytanie, ja mogę je przywołać, bo ono zostało odpowiedziane na czacie. Pytanie dotyczyło tego, że mówił pan, że część z praktyk, o których pan mówił, mogą stosować rolnicy konwencjonalni. Które praktyki by pan polecił na początek? Jak praktycznie wdrożyć omawiane rozwiązanie w rolnictwie konwencjonalnym? Od czego zacząć? Jakby mógł pan trochę powtórzyć to, co pan napisał, ale żeby może wszyscy też uczestnicy usłyszeli. Tak, ja myślę, że przede wszystkim większość z tych praktyk to jest znanych od długiego czasu i one są opisane w kodeksie dobrych praktyk rolniczych. I to jest ważne, żebyśmy o tych praktykach pamiętali. Z takich praktyk nowych, no to jest na pewno agroleśnictwo. I to jest praktyka, która teraz także jest wspierana, wszedł ten nowy program dotyczący uprawy alejowej i systemów leśno-pastwiskowych, drugi. Oprócz tych oczywiście pasów buforowych i tych pasów ochronnych, które także możemy z powodzeniem zastosować w gospodarstwach konwencjonalnych, w szczególności pasy wiatrochronne i właśnie pasy buforowe, systemy ochronne. Systemy alejowe proponowałbym rolnikom na początek wprowadzać na mniejszą skalę, zobaczyć, jak to u nich się sprawdza, dopasować do tego, czym dysponują już w swoim gospodarstwie, też do maszyn, no bo zaprojektowanie odpowiednie nasadzeń też jest niesamowicie istotne, odległości między pasami, żeby dopasować do szerokości maszyn roboczych, czyli szerokość, wielokrotność szerokości maszyny plus 2 do 3 metrów na taką strefę przy pasach, w którą nie wjeżdżamy, żeby nie uszkodzić drzew, czy też żeby maszyny nie były uszkodzone poprzez gałęzie. Więc na pewno tutaj jest to agroleśnictwo. Jeżeli ktoś tu ma problemy z wodą, no to jest temat key line farming. Więc te wszystkie rowy konturowe, trochę takiej infrastruktury, czy też zastosowanie na użytkach zielonych głębosza łąkowego, czyli tego pługu Jeomansa. Biowęgiel też jest bardzo fajnym tematem jako środek nawozowy. Tutaj tylko trzeba pamiętać o tym, żeby go nasycić wcześniej, bo on ma taką tendencję, że pierwsze co zrobi, to nam pociągnie z gleby substancje nawozowe, a dopiero później będzie nam je powoli oddawał. Więc dobrze jest go nasycić wcześniej, ale to też ma bardzo fajną taką inny jest taki aspekt u siebie w gospodarstwie. Na przykład myślałem, żeby biowęgiel zastosować też jak ściele słomą w oborze na głębokiej ściole, żeby dorzucać tam biowęgiel, który od razu by nam związał część nawozów, część azotu i wyrzucam już go na łąki w formie stabilnej. I ten nie ma możliwości, żeby jego mi gdzieś powiedzmy, żeby uleciał w powietrze, żeby nie wiem, zmniejszy się ilość amoniaku w powietrzu w oborze. A też od razu mam biowęgiel nasycony, więc to są takie tematy. No i ogólnie czy musimy po prostu zadbać o to życie w glebie. Jeżeli ktoś już powiedzmy nie ma możliwości i chce w dalszym ciągu jakieś takie powiedzmy wielkopowierzchniowe gospodarstwa, duża produkcja,
no to wtedy skierować się w kierunku rolnictwa precyzyjnego. Czyli dajemy dokładnie tyle nawozów i dokładnie w tych miejscach, w których jest to potrzebne. Czyli żeby ograniczać ten szkodliwy wpływ naszych działań, no to tutaj to rolnictwo precyzyjne też jest jakimś wyjściem. To może warto jeszcze dodać, że teraz mamy, rolnicy, rolniczki mają dostępny taki ekoschemat rolnictwo węglowe i niektóre z tych praktyk, o których pan Marcin mówi, są właśnie gotowane w ramach tego ekoschematu. Będą, no, można się po nie zgłaszać w każdym razie. Tutaj tylko wspomnę, bo też mamy takie spotkania i próbujemy stworzyć grupę roboczą na temat rolnictwa węglowego razem z Koalicją Używa Ziemia, że no, ten schemat rolnictwo węglowe nie do końca odpowiada nazwie. Więc owszem, niektóre praktyki jak najbardziej, przy czym niektóre z tych praktyk są po prostu praktykami wyciągniętymi z kodeksu dobrych praktyk rolniczych i wrzucone do ekoschematu. To ten program oprócz, może to jest za dużo by było powiedziane, że jakbym powiedział, że oprócz nazwy niedużo ma wspólnego z rolnictwem węglowym, ale w każdym bądź razie to rolnictwo węglowe w swojej istocie jest troszkę czymś innym. Unia Europejska zdefiniowała rolnictwo węglowe jako nowy model biznesowy. Część ludzi pyta, nowy model biznesowy dla kogo? Bo tam za tym rolnictwem węglowym idzie dużo greenwashingu, więc musimy na to bardzo, bardzo uważać. Tak, to zgadzam się, że też mamy tam sporo zastrzeżeń do tego ekoschematu, natomiast no, niektóre z tych praktyk mogą pomóc. To może jeszcze na koniec, nie wiem, czy to już jest czas podsumowań, Zosia? Zosiu, to tak, ja to jest już czas podsumowań. Jeszcze widziałam jedną podniesioną rękę u pana Leona, ale nie wiem, czy to nie przypadkiem, więc jeżeli pan Leon ma pytanie, bardzo prosimy o napisanie w pytaniach i odpowiedziach, a tymczasem myślę, że możemy powoli podsumowywać. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo w sumie planowałam to powiedzieć podczas prezentacji, ale chyba mi umknęło, że mieliśmy kilka webinarów i jeszcze tydzień temu też pierwszą część tego seminarium i podczas tych wszystkich spotkań padło wiele ważnych słów, tak, i warto sobie wrócić i te webinary przejrzeć. Między innymi podczas pierwszego webinaru profesor Wiktor Kotowski opowiadał o tym, czym są bagienne strefy buforowe. Ja się dzisiaj tak powiedzmy tylko prześlizgnęłam przez ten temat. Było też dużo mowy o programie azotanowym i dobrych praktykach takich właśnie z wykorzystaniem, zrównoważonym wykorzystaniem nawozów w rolnictwie ekologicznym. Myślę, że wszystko to jakby w całości jest bardzo ważne i warto do tego zaglądać. Tak, wszystko jest u nas na YouTubie OTOP-u, także zachęcamy. Tak, widzę, że właśnie pani Justyna zapytała, czy jest dostęp na kanale. Tak, jak najbardziej na naszym kanale jest dostęp do wszystkich webinarów. Dzisiejszy webinar pewnie w przyszłym tygodniu będzie dostępny też. Roześlę państwu mailem informacje na ten temat, żeby to nie umknęło. I też przy okazji poproszę o odpowiedź na krótką ankietę tradycyjnie, żebyśmy mieli od państwa informację zwrotną. Tak, i jeszcze też myślę ważna informacja, że ci z państwa, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania od nas informacji, dostaną też informacje na temat publikacji, które będziemy publikować w przyszłym tygodniu, które są wynikiem tego projektu. Między innymi będzie tam ta publikacja, o której opowiadałam dzisiaj. Dokładnie. Także zachęcamy do śledzenia naszej strony, naszych social mediów, a tymczasem bardzo dziękujemy za udział, za uwagę, za słuchanie i dziękuję jeszcze raz wszystkim panelistom też za fantastyczne wystąpienia. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.